Oddaję głos na Kasię. Tego oddaję na Kasię. Słabszy wynik. Była to karta oddać jak w... Jednak została użyta karta, która na to nie pozwala. Pamiętacie, jak w zadaniu z krojeniem owoców Fausti wygrała kartę za najsłabszy wynik? Była to karta obrony sojusznika, dzięki której jeśli na obradach miasta obywatel uzyska najwięcej głosów, nie opuszcza programu. Obrona sojusznika. Łukasz, chciałabym dzisiaj użyć tej karty. Fausti użyła karty obrona sojusznika, czyli podczas dzisiejszego głosowania, jeżeli do eliminacji zostanie wybrany obywatel, to nikt nie odpadnie. O, to fajnie zrobili. Narad miasta może odpaść tylko mafioza. Także nikt nie odpada dzisiaj z programu. What the fuck? Co tam posti, kurwa? Co tam? Co tam? O kurde. O kurde. Mówiłem, kurwa. Mówiłem, stary, no. Well played. Jeszcze przed obradami miasta Fausti postanowiła wtajemniczyć w swój plan jedyną zaufaną jej osobę, Żabsona. Dostałam kartę. No. I chcę ci tę kartę pokazać. I tylko ty dla mnie jesteś pewnikiem, że nie jesteś z mafii. Tylko ty, no bo ciebie sprawdziłam dzisiaj rano. Była to karta ochrona sojusznika, która polegała na tym, że jeżeli podczas obrad zdecydujemy się na wyeliminowanie jakiegoś obywatela, to jeżeli należy on do mafii, to opuszcza program. A jeżeli nie należy do mafii, to zostaje w programie. Rozwalam tę grę. Najgorsze jest to, że ja będę musiał wszystkich przekonać potem do tego, co zrobiliśmy, nie? No tak. A ja na przykład nikomu nie ufam, a wiem tylko, że ty jesteś dobry, więc tylko tobie to pokazuję. Faktycznie Faustyna dzisiaj pokazała, że nie jest z tej mafii według mnie. Faktycznie obroniła Kasię. Widziałem fizycznie kartę i widziałem, co jest na niej napisane. I to była faktycznie karta broniąca obywatela. Oh, wow. Ja wam dziękuję za te obrady. Możecie iść spać. Wow. Ale ja was teraz nienawidzę od teraz wszystkich. Jak myślałem, że coś wiem, to teraz po tych obradach wiem, że nic nie wiem. Jak już miałam te 7 głosów, to już wiedziałam, że jest po mnie. Zaczęłam sobie myśleć, że kurde, że szkoda, że odpadnę, że w ogóle głupio, bo no, miasto traci obywatela. No i teraz przed Żabsonem i Faustyną bardzo trudne zadanie. Przekonać resztę obywateli do swojej teorii. Czekajcie, przecież mafia mogła dostać kartę, gdzie na obradach miasta nie może odpaść mafia i mogła zostać użyta. Tak, są takie karty. Totalnie karta, tak. Mafia wygrała 2 karty, więc mogła mafia wygrać kartę i jej użyć, że na dzisiejszych obradach nie może odpaść mafia. Z jakim cudem to kliruje cokolwiek? Czy to on to w ogóle nic nie kliruje Kasi. Dobra, Żaba, ty wytłumacz, bo tak szedłeś sobie podniecony, że ja już wszystko wiem, ja przejrzałem. Ja nic nie mówię już. Ja wszystko wiem. Ważne, że ja nie odpadłem i mam nadzieję, że nie, że odrzuci mnie mafia, nie? Ja dzisiaj chyba out przez mafię. Ja nie kłam, czemu ty masz taką wbitę we mnie? No bo moim zdaniem nie, jakby... To jest logiczne. Opierasz to tylko o liście, jakiejś totalnie randomowej. Czemu w ogóle jakby nie analizujemy na przykład tego, czemu kury od... Te, w sumie dobrze wszystko zostało, nie? Wiesz, jaki jest plot twist, była Żabsona Janowska jest z miasta, w którym kręcą ten sezon mafii. Okej, okay, no i co? A jak na przykład będą kręcić sezon mafii i tam, gdzie kiedyś ktoś robił kupę na mopie przy autostradzie, to też to będzie plot twist? To czego tam nie jesteś? Bo miałem być na 50%, ale za to na 50% będę w następnej mafii. Odpadł. Jakby czemu... Bo to jest nieważne, no nie, odpad to odpad. Co mnie na przykład zaklikało, stary, że Faustyna dzisiaj się publicznie przy jakby kanapach wpierdzielała w Julitę i jakby on wychodząc mówi: o, odpadłem, bo cię kocham. Istnieje też szansa, ale moim zdaniem bardzo mała, że Julita mogła to zaplanować. To byłoby bardzo ciężkie, tak, i naprawdę cios w plecy dla związku. Oni sobie usnuli teorię, że jedna osoba z związku jest z mafii. I co? Pada na mnie, bo Patryk obywatel odpadł, nie? I wszyscy mówią: ty jesteś z mafii teraz. Oni mi po prostu nie ufają, nie wiem jak mam im to udowodnić. Stary, mam tatuaż na stopie, obywatel. Co sądzisz, Adasz, po tych głosowaniu? Co czujesz? Ja muszę to jakoś wynagrodzić kuremu, nie? Dałeś mu list z pogróżkami? No ja też bym musiała mu to wynagrodzić. No, gdy siedziałem obok Julity, nie? W tym, to naprawdę czułem się źle, nie? I ja trafiłem moimi praktycznie wszystkimi betami, prócz kurego. I ja wciąż wierzę... Nie, no ja wam powiem tak, bo wy tutaj piszecie o jakichś mafiach piszecie. Jak ja byłem na pierwszym posiedzeniu mafii ze starymi Pruszkowskimi i rzucaliśmy po 30 tysięcy na jeden rzut w hotelu Marriott, to wy po drabinie na dywan wchodziliście, skurwysyny. Więc to też nie jest tak, że wiesz, że to dla mnie jest coś nowego. Od tamtego czasu kładę kopyto na stół i jest cisza. Tak, był tam taki kelner Sebastian. Wszystkie moje bety, prócz tego kurego. Ten kury mnie rozwalił, ale...
nie zachwiał mojej wiary. Chodzi o to, że skąd wiedziałeś, że trzy osoby odpadną? Bo ja betowałem, że będzie backfire, taka karta. Ale backfire nie powoduje, że odpadają trzy osoby, tylko nie odpada ta osoba, tylko zabiera... Backfire nie robi, że zamiast? Zamiast, więc backfire nie powoduje, że odpadają trzy osoby. Tylko z pogróżką mogą trzy odpaść. A, to jeszcze zrozumiałem kartę. Ja też zrozumiałem kartę. W moim kręgu podejrzeń co do mafii jest po pierwsze Naruciak i dla mnie to jest w ogóle 100%. Ja już bym go mógł odwalić od razu, nie? Że już po prostu Naruciak jest w mafii. Blołek, który był też ze mną w drużynie i mega mącił. No i trzecia osoba. Kasia czy Fausti? Ty jesteś naszym ogniem. Ja chcę, żebyś ty wygrał. Ty jesteś legas. Niesiesz legas. Nie, ja chcę pogadać z Żabką, mówię, z Bartkiem i z Kasią Fusialką. Ja dzisiaj rano dostałam kartę, żeby sprawdzić kogoś ze wszystkich osób, kto jest z mafii. Okay. Sprawdziłam Żabsona. Jest, nie jest, jest obywatelem. Tak, to zrozumiałam. I dlatego mu zaczęłam ufać i przekazywać informacje. Później w ciągu dnia dostałam kartę, o której wam nie mówiłam, a powiedziałam tylko Żabie. Karta ta polegała na tym, że jeżeli dzisiaj osoba, która dostanie najwięcej głosów... Jest obywatelem, nie odpada. Dlatego forsowaliśmy. Nie mów o tym na nie tym, możesz. Bo mafia bywa. Bo mafia nie tak. I teraz co? Poczekaj. Bartek. Bartek, to jest mega ważne. Case jest taki, że albo ja, albo Żaba dzisiaj od... Dobra, tu jest jakaś chujnia, stary. Odpadamy, bo mafia o tym wie. Posti, co daje nam pewność, że Posti jest mafii na 100% już. Naruciak jest mafii, ponieważ nakręcał na Kurego i Kury... Nie, Naruciak w ogóle nie dostał. On próbował według mnie to przekazać między słowami, tylko nie mógł tego zrobić i... Moim zdaniem Julita dzisiaj rano broniła... Bartek jest broniła Julitka dzisiaj Postiego rano na tej rozmowie. Przyjrzyjcie się temu. Ja to przekazuję... A pamiętaj się o jednej rzeczy. Kury mógł nie wiedzieć nawet. Znaczy ja nie wiem, bo piszecie, że Buda jest w mafii. I ja nie wiem, czy jest, bo mają zakryte twarze, ale wiem, że już go zatrzymali, więc jakby trop też taki nie najgorszy. Że ona jest z mafii. No na pewno nie wiedziałam. Ja powiedziałam, nie zwiedziłem, bo cię kocham, ten. A ona tak. A ona go Mogło tak być. Ponieważ Kasia nie odpadła, uchroniła ją moja karta, a to nam wydeklarował. Pan Nitrozyniaka na YouTube to najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć. Jego toksyczne zachowanie i chamstwo w końcu spotkało się z zasłużoną karą. Dobrze, że taka osoba wreszcie zniknęła z platformy. Nie ma miejsca dla takiej patologii w internecie. Wiesz, jaki jest problem elektryczny, że ja ci nie wierzę, że to sam napisałeś, bo tu już za dużo tych jest. Skąd to skopiowałeś? Opowiadaj. Sprawało to, że Posti jest w mafii na 100%. I przez cały dzisiejszy dzień, moim zdaniem, ładnie sobie współgra z Julitką, która z kolei dała kartę na swojego własnego chłopaka. Moim zdaniem, ludzie teraz mogą wykminić, obywatele, że Kasia zastosowała na samą siebie kartę jakąś ochronną. I że jestem z mafii. I że jest z mafii też. Trzymajcie się tego, żeby tym razem spróbować Postiego po prostu jutro. Wiem, ale według mnie trochę zepsułaś to, że wyszliśmy tutaj razem, bo to od razu na nią ściągnęłaś też uwagę, ale... To trzeba było zrobić low key. A na niego nie mam w sumie potwierdzenia. Dobra, czemu on tu jest z nami? Dobra. A czemu tu jest? Ja mu ufam. Bo ja też mu ufam, no. Dlatego, że on walczył giga jakby... Okej. Czekajcie, przekminiłam jedną rzecz. Na naszej kanapie jest jedna osoba z tego, z mafii. Dobra, kanapa. Jest to Posti. U was jest czysto, bo był Kury podejrzany, była podejrzana Kasia, Aga i ty. Nie ma. Czyli na tamtej kanapie są dwie osoby i to jest Blołek i Julita. I Blołek i Julita. A nie! Blołek i Julitak, albo Naruciak. Ale oni się podniecają, stary. Ponieważ Kury... przekazał mi to podświadomie. Dobra. Nie. On powiedział tak. Kury powiedział tak. Zobaczycie, musicie uważać na wioskę liścia. Każdy, kto oglądał Naruto, wie, że... Nie, że każdy, kto oglądał to anime, wie. I przekazał to między słowami. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nie, ale nie powiedział tego bezpośrednio. Ja mam to w dupie. Nie powiedział tego bezpośrednio. Dobra. I przekazał, wow. to ten. Dobra. I ja naprawdę, ja powiedziałem jej, tak. Zanim głosowaliśmy, że mówię, głosuj na Naruciaka. Tak. Dobra, chodź. Już nic nie zmienimy. Według mnie już nie wolno więcej. No tak, po prostu chcieliśmy wam przekazać info, żebyście jak zostaniecie, jedna z nas osoba pewnie opuści. Dobra, wiecie co, jak tu przyjeżdżałem, to miałem tak, że jestem zmęczony, dużo daily, nie wiem czy ten, a teraz chcę zostać. Jeżeli mafia dzisiaj zdecyduje, że Bartek żegna się z programem, to będzie mocno zagranie z ich strony.
bo oni wtedy po prostu mają całą naszą trójkę w rękach i wiedzą, że nasza trójka jest mocno na świeczniku, przez co nie przekonamy reszty do innych działań, ale możemy ich przekonać jeszcze do tego, żeby wyeliminować Postiego. A co ty, Karol, sobie myślisz? Bo ty jakby obserwujesz dużo. Ja myślałem, że Kury dzisiaj obserwował i patrzył, ale... Nie wiem, ja bardzo mocno skupiłem się na tej dwójce, czyli Posti i Kasia. Nie wiem, każdy dla mnie jest już podejrzany od Maruciaka, który był dla mnie pewny, po Żabsona, kończąc na Posti. Ta lider opinii jest mocny. Nie wiem, co tu się dzieje, nie wiem, kto gra i co. Widzowie, Dumle Snack jest taki batonik. O kurwa, ale dobry. Pogra. Może byś Blonson wiedział, jakby się napił No Rusha z funkcją Mindfuel, który ma witaminy B12, cynk, magnez, które rzeczywiście wpływają na nasz organizm. Karolu, a to dlatego, że ten napój wspiera koncentrację, skupienie. Jest to woda witaminowa, smak róża, cytryna, same pyszności dostępne. Czy nie próbowali? Widzowie, poznajcie kolejnego mafiozę. Wiadomo, że Gimperno. Witam cię, Tamku. Cześć, przyjacielu. Witam serdecznie, dzień dobry. Nie wiem, czy tak chciałbym być zamieszany w jakieś mafijne porachunki, ale cieszę się, że już możesz pokazywać swoją twarz. O, mówiłem, jak dobrze, mówiłem. Nie muszę udawać, że jestem miły i wszystkich lubię. Bardzo fajna sprawa. Mówiłem. Drodzy mieszkańcy, jest was tutaj 10, a mogło być 9 osób. Za to jestem pewien, że ta 9 i tak się dzisiaj jeszcze wydarzy. Zapraszam na obrady mafii. Rady mafii. Wszyscy iPhone, tylko jakiś jeden tutaj, kurwa, z Samsungiem, kurwa, się przykolegował. Dzień dobry. No, dzień dobry, witam serdecznie. Wreszcie jak ludzie, tak, no, normalnie. Tak, można podyskutować. Nienawidzę Faustyny, mówiłem już? Mówiłeś, że nienawidzisz Faustyny? No, mi się trochę nie podoba sytuacja, co się wydarzyło. A, i w ogóle chciałem powiedzieć, szapoba za zniszczenie Kurego psychicznie. Bardzo dobre to było. Bardzo. Ogólnie nienawidzę Karola. Ty jakby potwierdzisz, nie? Tak, tak. Nienawidziłem też Kurego, bo miałem wrażenie, że mnie przeczytali jak książkę pierwszego dnia, nawet jak się nic nie wydarzyło, po prostu intuicja jakby sprzedała mnie kompletnie. Wyczuli się, tak. A udało mi się go sprzątnąć jakby bez problemów. W ogóle chciałem zapytać, bo ty jakby zero informacji o tym, co się dzisiaj działo, bo tylko Tomkowi mówiłem o użyciu karty przeze mnie dzisiaj, bo my nie mieliśmy kontaktu ze sobą, a no tak wyszło. Co o tym sądzisz? Ja to w ogóle jestem zaskoczony, bo tak naprawdę zastanawiałem się, czy to byłeś ty, czy Gimper, ale no dobrze to rozegrałeś. I byłem w szoku, że on się nie podłożył. Tylko najgorsze jest to, że nie odpadł o jeden obywatel więcej, a powinien. Tak, tego szkoda, bo ja już miałem w głowie przekalkulowane, ale jazda, drugi dzień, 4 obywateli wywalonych, jest 3-4, robimy gierkę, ale to by było za easy. I to trochę psuje szyki, nie jakoś bardzo, natomiast najgroźniejsze jest to, że jeżeli Żaba użył karty, że ochroni nie mafiozę, że może ochronić tylko mieszkańca, to jemu to potwierdziło podejrzenia na siebie. Moi drodzy, decyzją mafii odpadnie teraz jedna osoba i opuści nasz dom. Aha! Ty na mnie patrzysz, bo wiesz, że to jestem ja? No tak o. Bardzo proszę, abyście po kolei otwierali swoje skrzyneczki, ja będę... Znaczy prawda jest taka, że ci ludzie nie myślą, bo jak nie masz jakiś, bo wiesz, nawet jak myślisz, że jakaś dziewczyna jest w mafii, to po ją wyrzucać, bo ona jest i tak słaba. Ja bym właśnie powygadał takich najmocniejszych, wyjechałbym Freeza, bo za dużo mówi, wyjechałbym Gimpera, jakby z każdej pozycji. Jakbym był mafią, to by Gimper czy Freeze by polecieli pierwszego dnia, jakby siemano, nie? Jakbym był obywatelem, to też, bo mniejsze szanse, bo wiesz, musisz eliminować silne jednostki, żeby, jeśli ty jesteś średni, to lepiej być w takim programie silnym wśród słabych niż średnim wśród silnych. Czytywał imiona, dobrze? Faustyna mi prosto w oczy powiedziała, ej, jakby mam milion scenariuszy w głowie, w każdym wychodzi, że jesteś. No i ja do niej mówię kozacko. Okej. Co myślę o Żabsonie? No nie wkurwia mnie jakby. Myślę, że jest nie ten. Kurwa, bo wiesz, na koniec dnia każdym chyba możesz powiedzieć, że jest spoko. No nie wiem, kto jak bardzo musiałby być popierdolony, żeby o nim powiedzieć, jak go poznasz bliżej i spędzisz z nim, nie wiem, na przykład 3 dni, że jest kurwa zjebem. To już ktoś naprawdę musi być giga zjebem, albo musicie być giga niekompatybilni, ale zazwyczaj jest tak, że mówisz, o kurwa, ten typ jest chyba zjebem, a potem z nim pogadasz przez 2 godziny, starasz się go zrozumieć, on stara się trochę dopasować, się dopasujesz, jakby ludzie bardzo, bardzo, bardzo łatwo się do siebie adaptują, nie? Do siebie, do jakby jakiejś sytuacji, do jakichś, nie wiem, warunków, no nie wiem, no nie kurwa mnie, no jakby w porządku się wydaje, nie? No i pasuje trochę do tego kontentu, no nie, a co mówić, nie? To nie jest tak, że tam przyszedł
grupa i tak. Poza tym, wiesz, jak ktoś przychodzi z innego świata, to też jest pytanie, czy właśnie będzie się starał wkomponować w rzeczy, które się dzieją, czy będzie usilnie się starał, wiesz, być jakiś inny. Zajebiście. Co możemy, czy możemy coś jeszcze zrobić, żeby ciebie uratować, żebyś nie poszedł pod autobus? Ja mam parę... Zazdrość przemawia chyba, ale co, ja? A komu ja mam zazdrościć? Żabconowi? Czego? Tak, jak Grzelak przez dwa odcinki nie zrobiła? Ona się wydaje taka wyalienowana trochę. Wiesz, prawda jest taka, że też widzisz godzinę z 24 godzin, nie? Parę pomysłów, bo mam też fajną kartę. Właśnie chciałem o to zapytać w ogóle. Co się stało po tym zadaniu naszym, które oni tak koncertowo zwalili? Bo jakby poszły dwie karty do nas i ja nie dostałem żadnej. Nie dostajesz żadnej. Nie. A ty masz kartę? Dostałem kartę jedną. Okej, okay, ja też mam kartę, to się zgadza. Ty powinieneś mieć dwie w ogóle przecież, bo jeszcze po melonie. Po melonach dostałem, że mogę oddać głos na dwie osoby. O Jezus. Więc no shit. Dobra, no wujat, dzięki. No. To jest shit, ale druga karta dostałem wrogów. Czyli, że dwie osoby jutro, albo któregoś innego dnia, ale ja bym to używał na jutro, bo potrzebujemy. Dwie osoby muszą grać przeciwko sobie i muszą zagłosować na siebie. Julita, zobacz swoją skrzyneczkę. Pierwsza to chill. Yes. O. Każda rzecz, która odwraca uwagę od ciebie, jest okej. Okay. Ty w ogóle bardzo dobrze dzisiaj grałeś. Stary, ludzie za mną łazili, mówią, o Jezu, Posti, taki biedny. Słyszałem, że jesteś taki biedny. Ja mówię, no wiecie, bo ja go nie znam. I może on ma taką stresową reakcję, bo patrzcie, jak Freeze na niego wsiadł, tak, tak, wsiadł, a Naruciak, kocham Naruciaka, on musi zostać do końca Boże, programu. Tak, on jest najcudowniejszy na świecie. Naruciak jest wspaniały. Stary, wiesz co, w ogóle przyszedł do mnie, powiedział, on do mnie mówi i tak. Faustyna jest szantażowana przez Kasię. Jak będziemy mieć kartę, żeby kogoś obronić, to bronimy jego, Boże, żeby został. Nie, nie, w ogóle on powinien dostać, nie, on powinien dostać kartę zdrajcy i powinien z nami tu siedzieć i byśmy mieli pompę tak. Z tego, co się dzieje w ciągu dnia w ogóle, nie? Opór, a on by był taki, to wy byliście z mafii. Mi to się najbardziej podobało, jak on stwierdził, że w ogóle ta wasza kanapa jest najbezpieczniejsza. To jest safe! To Bogi gadał. Kocham Naruciaka, nienawidzę Faustyny. Adaś. O, powiedział do mnie Adaś, let's go. Czuję, nie? Zaskoczenie. Dobra, nie ma. No, nie ma. To widać, że nie ma. Mafiozo, jaki ten, jaka reakcja udawana. Ja będę musiał jeszcze z tymi... Mordami jeden dzień, nie? Cały. Przyznaję wam, bo jakby wczoraj byłem bardzo zestresowany tą sytuacją i uważam, że byłem w takiej bańce, w zasadzie, że Boże, wszyscy mnie nienawidzą. Tak. I jakby dzisiaj wiem, jak długie na mafii są dni i jak wiele te godziny zmieniają. Zmienia mnóstwo się. To jest kwestia w ogóle tego, że w ciągu dwóch godzin wystarczy, że się odbędzie jakaś rozmowa, która zmieni 180 stopni. Mamy wrogów do użycia i mamy decyzję, kogo wyrzucić. Karol, otwórz swoją skrzyneczkę. Musiałem tylko o jeden dzień więcej. No jak ty miałbyś odpaść, nie, teraz? A co jeśli na przykład Faustyna ma taką kartę, że nie odpadnie dzisiaj przez Shot Mafii? I co wtedy my robimy? Ona powiedziała, że się boi, że odpadnie, ale mogę to powiedzieć specjalnie. A ja w ogóle może wam jeszcze powiem, jaką ja mam kartę. Właśnie, bo ono, to jest kwestia istotna. Ja mam kartę uciszenie. O kurde, no to czemu ty nie pana od początku takich zecach? No bo czekałem na moment. Bo całą strategię. Ale uciszenie całodniowe, czy tylko na obrady? Całodniowe. Całodniowe uciszenie? Zniszmy Zasona dla kontentu, proszę. Co ty Zason nie mogący się odzywać cały dzień. On zaśpiruje. Kasia, bardzo proszę, otwórz swoją szkatułkę. Niemożliwe. O kurde, czyli ktoś z was. Dobry jest. Ona może mieć immunitet, bo ona była dzisiaj taka pewna, że ona wyleci. Ona dostała dzisiaj kartę, pamiętajcie. Dostała kartę i nie pokazała nikomu. Dostała kartę na melonach. Ja jej nie zdążyłem zapytać, co to za karta. Ale powiedziała, że po obradach mafii dopiero się wszyscy dowiedzą. No czyli to mogłoby być obrona przez wypędzenie. Ja bym w nią nie celował na pewno. No bo chodzi, bo to mógł być blef, ale nie wiem na ile ona jest dobra. Ale my powinniśmy dzisiaj wywalić Faustię albo Żabsona. I drugiego uciszyć. No nie ma to sensu inaczej. Posti, otwórz swoją szkatułkę. Nie, no popatrz go. Niemożliwe. Yeah. To było dosyć obvious. Ja uważam, że uciszenie żaby na pewno będzie mega śmieszne. I wiecie, co jest najlepsze? Że na tej karcie jest napisane, że jak nie wytrzymasz, to odpadasz. Wow, ale sztos. Co? Robimy to. Co? To jest dobry fest. Ale z drugiej strony, jak wytrzyma, to ma immunitet na tę noc.
No to kto odpada dzisiaj? Ja myślę, że strzelenie w Bartka jest o tyle spoko, że wszyscy wiedzą, że on jest safe, więc nie ma co do niego żadnych spekulacji. Może brak strzału w Żabę lub Fausti też dobrze zrobi przeciwko nim. Oni poszli jakąś grupką się spotkać, są na boku, Żaba przestał coś mówić, to nam też daje narzędzia, a Żaba się nie odzywa, a Fausti z Kasią są skłócone. Dobra, czyli robimy content po prostu. Robimy jutro content. Robimy Żaba content. Jest cicho, dziewczyny na siebie lecą. Fausti z Kasią, a strzał. A Bartek Kubicki idzie do domu. Okej, okay, no to teraz pozostaje nam głosowanie i ja oddaję swój głos na Bartka Kubickiego. I mi się to podoba, ja też strzelam do Bartka. Ja w takim razie też głosuję na Bartka. Bang. In spiritu sanctus. Elo. Bartek, otwórz swoją szkatułkę. Nie! Co? Bartek, odpadasz z programu. Ej, serio? Od dlaczego Bartka? Bardzo proszę, odejdź już na górę. Spakuj się, tego dnia nie będziesz już nam towarzyszył. Ej, dobra, tego się nie spodziewałam, że on odpadnie akurat. To w nie ma sensu. Ma sens, ma sens. Tak? Mhm. Adam, czemu go wyrzuciłeś? Ma sens, stary podróż. Chyba, że jest... Musimy tak, musimy mnie zabezpieczyć do jutra. Ale się trudnie, Karol, nie? Masz jutro cały dzień je... nie? Jakby co, masz ode mnie zabawka. Dziękuję wam, możecie iść spać dalej, a rano widzimy się na kolejnych zadaniach. O której śniadanie 10.11? Nie męcz. Obsrańce, zasrane obsrańce, najgorsze. Julita mnie wyrzuciła, uważam. Ja się nie przejmuję, trzymam tylko bardzo kciuki za kurczę obywateli, bo to jest... Ciekawe to jest, nie wiem czy to jest dobre, dla mafii, tak szczerze. Bo wydaje mi się, że są mocniejsze osoby, które powinny odpaść. Nic się nie dzieje, tak? Przecież to jest tylko gra. Dobrze się bawiłem. Jakby mam wrażenie, że o parę lat skróciłem sobie życie przez ilość stresu, jaka tu jest i przekminek, ale naprawdę zabawa była... Chyba wkurwia mnie, że on jest taki pozytywny zawsze, stary. Bądź, nie wiem, rzuć kurwą jakąś, zezłość się. Przez drogę, o, ktoś mi wsadził penisa do dupy. No ale chyba musiał. Ja też sobie jakoś z tym poradzę, chodzę już na terapię 2 tygodnie. Nie, myślę, że wyjdę na prostą. Pamiętajcie, że wszystkie reakcje uczestników na to, kto był w mafii, jak i info o tym, który z mafiozów jest impostorem, będą w dodatkowym odcinku razem z taktykami impostora. Ja miałam kartę, że jeżeli dzisiaj na obradach zagłosujemy na mafię, to mafia odpada, a jeżeli zagłosujemy na obywatela, to obywatel nie odpada. Poznałam takie wspaniałe osoby w Mogę tym programie. Tu? Na chwilę? Tak sekundę tylko, no, przepraszam. No możesz, to byśmy też sobie pogadam z wami, dobra? No, o czym gadamy? Ja pierdolę, łysy, co ty odpierdalasz, chłopie? No ja pytam. Jak tam było? Fajnie było? Co czytałeś na... Nie, że generalnie to sobie gadamy o tym, dlaczego się stało tak, jak się stało po prostu. O tym sobie gadamy. A ty wiesz dlaczego? Ja też wiem. Witam serdecznie, no szykuje się piękny dzień, pełen pięknych wydarzeń. Dziś będzie ważny... Ale maczuga, wariacie. Pokaż juta. Dzień w życiu obywateli, tak mi się wydaje. Każdy dzień w domu mafii zaczyna się od rozdania kart. Dzisiaj mam przygotowane 2 karty. Dostaną je osoby, które jeszcze tych kart nie otrzymały. Dodatkowo w dzisiejszym zadaniu będzie taka podpowiedź. Mafia będzie mogła się o tym dowiedzieć. Poprosiłaś o kartę, więc dostajesz kartę. Karta zniszczenie. Zagrywający uczestnik wskazuje gracza, którego podejrzewa posiadanie karty mocy. Jeśli nie zostały dotąd aktywowane, zostaną ujawnione i zniszczone. Pytanie, kto je dostał? Wiem, że dostał na pewno Gimper i Faustyna kartę z zadania, ale dostała też mafia karty. Zastanowię się jeszcze. Jeszcze potrzebuję chwilę czasu. Trzeci mafiozo, którego jeszcze nie poznaliście, przyszedł do wujasa, aby zgodnie z planem ustalonym na obradach użyć karty. Używasz karty uciszenia na Żabsonie. Okej. Okay. Żabson dzisiaj przez cały dzień nie może się odzywać. Jeżeli się odezwie, to odpada z gry. Jeżeli jednak przetrwa, dostaje immunitet na tę noc. To jest bardzo chaotyczny człowiek, którego bardzo ciężko przekrzyczeć, a w momencie, w którym on dojdzie do jakiegokolwiek cienia dowodu, brnie do tego, aż nie zostanie po prostu wyeksploatowane to w pełni i uzyskane wszystko, co da się z tego uzyskać. Mój drogi, zdarzyła się rzecz dla ciebie wspaniała. Mianowicie ktoś użył na tobie karty. I jest to karta uciszenia.
Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Przez cały dzisiejszy dzień nie możesz się odezwać. Możesz rozmawiać tylko i wyłącznie do mnie na osobności. Nie możesz rozmawiać z uczestnikami. A mogę pokazywać rękoma? No, jesteś uciszony, tak. Nie możesz po prostu mówić. Nie możesz nic powiedzieć. Ja będę tego pilnował. Jeżeli ci się nie uda, odpadasz z programu. Jeżeli ci się uda... Czyż wziąłbym notę, skurwa, i długopis i bym pisał. Immunitet. Na tę noc. Czyli na pewno nie zginiesz. Jak się czujesz z tym? Najgorzej. Jest to... Ja wiedziałem, że to zostanie na mnie użyte. Wiedziałem. Powodzenia. Ja... Ale jest to najcięższe zadanie w moim życiu. Waruję, ja czuję, że po prostu coś tutaj jest poza mną się dzieje. Coś się wydarzyło. Używam karty. Karta zniszczenie i sprawdzam. Postiego. Dobra, ja za chwilę ogłoszę wynik. Użyłam tej karty na Postim. Użyłam na Postim karty, żeby sprawdzić jego karty, które zostały zniszczone i ujawnione dzisiaj, które posiada. I wujas mi teraz powiedział, że zostały ujawnione, czyli po prostu nie miał kart, bo je użył przede mną. Okazało się, że Skubany użył kart wcześniej. A swoją drogą w puli mamy już 13 tysięcy złotych, które wygra tylko jedna ze stron. Mafia albo obywatele. A tymczasem wujas poszedł dać kartę kolejnej osobie. Sorry, że to powiem, ale chciałam ciebie sprawdzić. Przepraszam, nie, ale... Nie, kogoś innego. Ale miałam kartę detektywa i stwierdziłam, żeby mieć pewność, bo ja od 2 dni, ja w zasadzie teraz już od 3 dni chodzę i nie wiem, co jest pewne, a co nie, stwierdziłam, że ją sprawdzę. No bo jeżeli bym sprawdziła ciebie, to wtedy znaczy, że jest Kasia safe. I żaba. I znaczy, że żaba jest safe. No i sprawdziłaś mnie i jestem safe. Przepraszam, że to zrobiłam, ale teraz wiesz, jaki mam kamień z serca. Więc to, co mówiłaś wtedy w takim razie, że postnie na 100%, to wtedy też ma sens. Jestem masterem tej gry od wczoraj, bo przewidziałam ruch mafii po prostu, więc wiem, jaki będzie ich dzisiejszy ruch, moim zdaniem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy do końca też wierzyć Adze, ponieważ ona nie pokazała mi tej swojej karty, ale może zrobiła dokładnie tak samo jak ja. Że w momencie, kiedy ją otrzymywała, to w tym samym czasie ją chciała wykorzystać. Ja wczoraj rano dostałam kartę, żeby sprawdzić, kto jest obywatelem, a kto z mafii. I wybrałam żabę. Żaba okazał się obywatelem. No i teraz zostaje nam tak, Gimper, Julita, Blołek i Naruciak. Moim zdaniem Naruciak jest w mafii. Właśnie, teraz jest idealnie z Naruciakiem, bo Naruciak się dzisiaj uparł, że on będzie nawalał na Blołka. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli Naruciak jest w mafii, Blołek jest w mafii, to oni by na siebie nawzajem nie dawali. Więc mam tak naprawdę 3 osoby, które są pewne, bo jest Fausti, Żaba, Kasia. Plus wiem, że Posty jest z mafii. Mafia wiedziała, że ja i Żaba chcieliśmy sprawdzić Kasię i że nieodpadnięcie jej to jest nasza wina. Rzucili nam Bartka, bo wiedzieli, że Bartek jest tą jedyną osobą, której my ufamy i która też nam uwierzy. No i moim zdaniem dzisiaj będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli oni zobaczą, że ty z nami się trzymasz... Aha, to będzie tak jak z Bartkiem. To będzie tak jak z Bartkiem. Atmosfera była tak gęsta, że intrygi tego ranka trwały dalej. Dzisiaj od wujka dostałem kartę, która sprawia, że mogę uratować siebie. No i osobę, którą sobie wybiorę przed śmiercią ze strony mafii. Nie, można też, wiesz, plefować, że użyję dzisiaj, nie użyję. Nie mów o tej karcie. Nie wiem, w którym kierunku iść, nie? Tak, na następnych. Nawet nie używam, tylko na następnych, bo dzisiaj i tak masz immunitet, a ja wydaje mi się, że i tak mnie nie wywalą. Śmiesznie to chodzi. By dorzucić więcej chaosu, rzuciłem na Fausty i Kasię wrogów. Karty zostały rozdane. Zgadza się, karty zostały rozdane. Ja bym chciał zagrać kartę wrogowie i chciałbym ją zagrać na Kasię i Fausty. Okej. Karta wrogowie. Wskaż 2 osoby z programu, które przez najbliższy dzień będą działać przeciwko sobie. Muszą oni również głosować na siebie nawzajem przy eliminacji. Ale ta karta nie powoduje, że muszą na siebie nagadywać i tak dalej. Jasne. Tylko muszą po prostu się ze sobą nie zgadzać. Okej, czy one mogą powiedzieć, że jakaś karta została na nich użyta, czy cokolwiek? No nie mogą tego powiedzieć. Nie mogą się wesprzeć. Może byłoby bez sensu, byłaby ta karta. A po tym, jak już to zejdzie, to będą mogły. To będą mogły od jutra. Że to było tam. Została użyta przeciwko tobie karta wrogowie, na ciebie i na Faustynę. Musicie być teraz wrogie wobec siebie, czy nie możecie się zgadzać ze sobą. Musicie działać przeciwko sobie, jeżeli jedna coś zasługuje, druga musi być przeciwna. Co więcej, na głosowaniu musicie zagłosować na siebie nawzajem. Dzisiaj. Ja na Faustynusza? Tak, a ona musi na ciebie. Posty, ty śmiecie. Przepraszam. Musicie być po prostu wrogie dla siebie, inaczej odpadniecie spod programu. Ale fatalnie. Ja to tak psuję. Dobra, ale wiesz co, jestem trochę masterem tej gry, więc spoko. Wyjdziemy z tego. Ja mówię, muszę mówić wszystkim, wiem o tym. Patrzyłem na Kasię, bo wujek brał ludzi na gadki. Widziałem, że jej powiedział o tej karcie.
wiem, co się stało. On nie może gadać jak coś, ja mogę gadać. I pamiętasz, jak wczoraj wyszliśmy tam z Kubickim też i on odpadł? Mamy potwierdzenia. On jest na 100% dobry. Ja dlatego wczoraj nie odpadłam, bo jestem obywatelem. Bo ja tak winię, że ty ją ochroniłeś ochronę. I teraz uwaga. Cudowne. Przykro mi, ale słuchaj, ale... ja chcę ci powiedzieć, na kogo dzisiaj musimy wyrzucić na 100% mafii z pozycji. Musimy go dzisiaj wyrzucić na 100%. To pogadamy o tym. I dlatego przyszliśmy do ciebie, bo oni teraz na nas użyli kart, na nie użyli karty, bo wiedzieli, że my wczoraj gadaliśmy i usunęli Bartka Kubickiego. Patrz na babę. Tak wygląda i tak się zachowuje. I to strasznie śmieszne. Ej, dobra, smutno jest, że się zachowuje. Co ten mandzio tu kurwa robi? Tasy obciąga czy co? I to jest strasznie śmieszne. Ej, dobra, smutno jest, że jakby musimy z wujasem zagadać, czy to można anulować jakoś. Bo jest cicho nagle, jak żaby nie ma. A na obradach miasta będziesz mógł mówić, czy nie? Nie. Nie? Do końca dnia. O, bo miasta może. Czyli nie będzie mógł. Nie, będzie mógł zagłosować. A, okej. Okay. Czyli jutro od rana dopiero wracają strony głosowe. Nie, po obradach miasta już. Po obradach miasta, okej. Okay. Jak on zacznie gadać, to my o 4 rano pójdziemy. Dobra. Jak wnioski z całego dnia jakieś. Po ostatniej nocy było tyle informacji, że nasi mieszkańcy domu mafii ciągle spiskowali. Wiecie, że przy tym stole jest zero mafii w tym momencie? A skąd jesteś taki pewien? Zobaczycie na przedstawieniu właśnie, więc chciałbym was na niego zaprosić. Wy jesteście zaproszeni, ale 3 osoby nie są, więc... Ja uważam, że jesteśmy takimi dziećmi we mgle, więc po prostu wam wytłumaczę jak dzieciom. Ale wiesz, że dużo osób mimo wszystko podejrzewa też ciebie? No dlatego... Z wami zrobię przedstawienie. Adam od początku opowiedział mi o swoim planie na niesamowity teatrzyk, w którym wyjawi wszystkim, kto jest z mafii. Kupił figurki i będzie robił przedstawienie i teatrzyk. Ja oczywiście bardzo go do tego zachęcałem, żeby to zrobił. Tak jak wczoraj przestał być Golden Retrieverem, zaczął być Pitbullem, tak dzisiaj zamierza być Jokerem. Gdy mi zarzucono, jesteś Golden Retriever, jesteś taki grzeczny i tak dalej. Ja miałem takie, co ja robię, właśnie bycie takim nice guy'em odpadnę, jak potem Bartek właśnie odpadł, nie? Więc załadowałem armatę. I ta armata wcale jeszcze do końca nie wystrzeliła, nie? Witam państwa bardzo serdecznie. Zaprosiłem akurat was, ponieważ uważam, że wy jesteście obywatelami, a zostawiłem właśnie mafię w tamtym pokoju. Coś będę miał dla ciebie żaba, jak chcesz, ale to później, bez Kasi. A ty myślisz, że jestem z mafii cały czas? Kurwa, jaki bezbek jebany, ten naruciak. To jest kurwa drugi franio, stary. Zrobisz sobie gang prawdomówniaków, kurwa, z trzema mafiami i chuj. Myślę, że tak, więc wywalimy ciebie jeszcze tak raz. Trafność w moich teoriach wynosi 80%, ponieważ Kurego strasznie źle trafiłem. Naprawdę okropnie, przepraszam Kury. Moi drodzy państwo, to jest Bloed. Bloed wczoraj wybrał Kurę jako osobę, którą szantażuje. Bo Kurę zachował się tak, jak prawdopodobnie szantażysta Blołek nie przewidział. Dzisiaj również dołączyłem do oficjalnego stowarzyszenia chędożenia Blołka. No przedłużę kulturę z kwadratowej masakry, po prostu ją tutaj przełożę. Nie no, ale Blołek, jeżeli ty jesteś z miasta, no. Chociaż ja cię nie wyżyłam na początku, ale teraz to się trochę klaruje na Rusciaka. Ja jestem z miasta, jestem z mafii. Ja coraz bardziej wierzę w to, że ty to gadasz naprawdę, że jesteś z mafii, to jest hit jakiś. Dlatego mówię, że Blołek szantażował Kurego. Cały czas chodził z Kurym i go pilnował, bo go do cholery jasnej szantażował, a ten nic nie robił. To naruciak to już w ogóle 100% bet na mnie. Więc jakby głównym argumentem na Blołka jest to, że chodził z Kurym wczoraj cały dzień, więc myślisz, że to on go szantażował. Jaka teoria, tylko obserwacja, którą nie widziałem tylko ja. W sensie pytam, nie użyłeś żadnej karty, niczego, tylko z teorię przedstawiasz. Nie. Kolejną osobą, którą uważam, że jest mafią, to i to jeszcze nie byle jaką, bo impostorem jest Żabson. Pasuje. Pasuje, nie? Myślcie sobie, co? Przecież jest taki sympatyczny. Zawsze dzień dobry na klatce mówił, nie? No ale widzicie, kto byłby lepszym impostorem niż on? Na przykład ty. Byłbyś dobrym impostorem. Tym mafię pod pociąg właśnie. Poddymka dzisiaj jest dobra. Dobra poddymka w grze. Zebrałem was tu, wszyscy jesteście niewinni, a my... No ale ty jesteś z mafii, stary. Cudowny. A przy okazji on jeszcze bierze podejrzenia na siebie. Więc naruciak, mój ulubiony gracz w tej grze. Kocham go, fajnie, że jest. Moi drodzy... Znaczy, Gimper mnie nie wkurwia, nie? Bo jakbym miał... Bo Gimper jakby jest... Wkurwia mnie trochę, że włosy sobie... Utlenił sobie włosy, kurwa, pół roku temu, kurwa, i chodzi z takim krzakiem, kurwa, nieogarniętym na głowie. Jakby nie rozumiem tego. Odrost, kurwa, na 6 centa plus...
plus takie siano, nie jest odżywkowane. Stary, zrób sobie ładną platynkę, kurwa, na nowo. Ja wiem, że trzeba siedzieć to tlenić, kurwa, przez 5 godzin, no ale dasz radę. I mnie dziwi jedna rzecz. Mnie dziwi jedna rzecz, bo jak ja bym był w tego typu programie, to ja pierwsze co, to bym wyrzucił gimpera, a potem bym wyrzucił wszystkie dziewczyny. Wiecie dlaczego? Bo nie da się normalnie pertraktować z osobami, które biorą penisa do buzi. No sorry, że to powiedziałem. I powiem to. Wczoraj wam powiedziałem, że wam pokażę tą kartę, bo nie mam wam nic do ukrycia. Ty oczywiście dobrze wczoraj przeczytałeś, że dostałem gówno, a nie kartę. A karta, którą wczoraj... Czy jestem normalny? Nelcia, to nie jest moja wina, że jakby wiesz, że dostałeś papulca tak zwanego. To nie jest moja wina. Wczoraj dostałem za super reklamę najlepszego napoju na bazie wody. A ten najlepszy napój jest dostępny we wszystkich sklepach sieci Biedronka. Zapraszamy, bo dostępność jest limitowana. Ja to dzisiaj pewnie użyję, żebyśmy jako obywatele coś tam. Słucham? Masz jeszcze inne karty jako mafia. Mafia już nie ma kart, bo pilnowałem wczoraj. Wszystkie zostały wczoraj zużyte. Znaczy Żaba dostał uciszenie, no to wiem. Dzisiaj Żaba dostał, a druga? Bo oni dwie dostali. Ale poczekaj, na skąd wiesz, że jest uciszenie? Daj mu trochę dłuższą chwilę, stary. Jeżeli chodzi o Żabsona i jego uciszenie, jestem 50-50. Nie jestem teraz 100% pewien, czy nie została na nim użyta karta. Dlaczego od razu wyciągasz wniosek? Na pewno uciszenie, no to jest na 100%. Bo mnie wziął na bok jeszcze z Kasią i zaczęli robić... Dobra, no to pięknie przechodzimy teraz do Żabsona. Przez noc wykminiłem, że przede wszystkim Żabson strasznie mąci. Żabson rozgrywa nas jak dzieci i jest zajebisty w to. Wtedy zaświeciła mi się... lampka, nie? Ponieważ jest najlepszą osobą na impostora. I już wam mówię dlaczego. Uknął tak zajebisty plan, w który ja wierzyłem przez 2 dni z tą Kasią, ponieważ oni mieli od początku tą kartę, żeby osłonić Kasię. Ta cała reakcja, taka strasznie agresywna Żabsona, kiedy ja mu dosłownie mówiłem, stary, nie no, na Kasię nie, no bo przecież wiadomo, że ma kartę obronną, nie? I on się tak wkurzył, jak powiedziałem, żebyśmy głosowali na kogoś innego, bo skubany już użył tą kartę immunitetu i chciał zmarnować ten głos nasz, obywateli. A jak myślisz, jaka była wczoraj zastosowana karta? No zastosowałaś po prostu na siebie immunitet, nie? Nie zastosowałam na siebie immunitetu, jak coś. Jeżeli my dzisiaj się dowiemy, że ty jesteś safe, no to ja ci powiem, jaka karta została zastosowana. Oni wymyślili cały ten spisek razem. Czyli Żaba uchronił wczoraj Kasię? Dobra, jak Naruciak powiedział, że nie będzie głosował na Kasię, to Żaba się... Po prostu na kliknięcie nagle zmienił 180 stopni podejście do mnie. Ale ciebie nie było przy tym porannym spotkaniu, gdzie byli praktycznie wszyscy uczestnicy. Jakby Żaba powiedział, normalnie stanęli wszyscy z Bartkiem i tak dalej, że wywalamy Kasię. Moim zdaniem tam weszła jakaś inna karta w grę, a nie to, że stricte Żaba powiedział, no co, bo Żaba by mówił cały dzień, by przekonywał do tego, żeby wszyscy głosowali na Kasię i nagle po prostu sam na nią postawił immunitet, to nie miałoby sensu. Obserwowałem reakcję przy stole na teorię Naruciaka, nikt mu nie wierzy. Znaczy ja mu wierzę i Posty mu wierzy. Ja uważam, że bardzo mądre rzeczy mówi. Ja się zgadzam, ale jak rozumiem, w teorii jest tak, że oni... Wyobraź sobie, że jedziesz do programu, kurwa, i mają cię tam za debila. Jestem z mafii. A wiem, tam tak na ciebie Kasię, szkoda. Na Postiego będą podejrzenia, więc stwierdzili, że Kasię wyczyszczą w ten sposób, rozumiesz? No więc obronił ją, zasejfował, wyczyścił i teraz ja jestem do odstrzału. Fausti i Julita go nienawidzą, uważają, że jest z mafii i że cała ta gadka to był jego plan. Moi drodzy, kolejna osoba, która jest w mafii, jest kobietą i według mnie to jest Kasia. Więc zadanie na dzisiaj jest potwierdzenie, czy to jest Kasia. Bo według mnie Blołek i Żabson to są dla mnie pewniaki. Nie jestem pewien do tej dziewczyny. Ale jakby, wiecie co jest najśmieszniejsze, że generalnie z perspektywy miasta nie odpadł jeszcze nikt z decyzji miasta. Jakby wypadły na razie same osoby, które wybrała mafia, po prostu. Znaczy dzisiaj, jeżeli mafia o zonie wyleci, to jesteśmy giga w dupie. Jaka jest moja rola w tym wszystkim dzisiaj? Ja jestem buldożerem. I ja robię tak. Moim zdaniem to Naruciak mimo wszystko chciał trochę namieszać, zresztą no, broniąc Postiego, gdzie mamy pewność, że on jest z mafii, też nam już coś pokazuje, że jednocześnie trochę i broni nadal mafii, i broni też samego siebie. Dzisiejszego dnia stałem się buldożerem, który będzie kopał rowy, nie? Był taki moment po przemówieniu Naruciaka. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego nikt mi nie ufa. I teoria, że Patryk odpadł jest... A nikt ci nie ufa? Nikt ja mam nie luz. Ja sobie robiłem dzisiaj listę, mogę ci pokazać? Ja mówię, ja ci ufam. I faktycznie miałem notatkę w telefonie, którą mi pokazałem. To są notatki jakieś moje. Okej. Okay. Różne. To jest jedyna, którą mam na safe liście. Pa, dzień dobry. No to jak chcesz, to możesz iść ze mną, bo ja mam na przykład pewną teorię i pewne rzeczy, które chciałabym ci przekazać. Dla mnie to jest najczystsza jak łza akurat. Julita poinformowała mnie na tym spotkaniu o swoich podejrzeniach, że jej zdaniem Naruciak i Blołek
są w zmowie i są w mafii. Że Naruciak jest na 100% z mafii i jest to osoba, która jest impostorem. Jako jedyny, siedzący obok mnie, wiedział, że dzisiaj, że wczoraj odpadną 3 osoby. Oprócz tego dała mi informacje na temat kart, które mają obywatele. Dostałam kartę dzisiaj zniszczenia i wybrałam Postiego. Czyli ty mówisz, że Naruciak i że Post. I mnie, nie wiem jak z tym Postem, bo mi się wydaje, że on robi takie smutne oczy, ale że to jest gra. I na przykład Naruciak... Że użala się na to. Naruciak broni strasznie Postiego też. I w ogóle nikt, zobacz, nikt nie strzela, kto rzucił pogróżki, na którego mam wrażenie. Przed Naruciak ja wiem, kto rzucił pogróżki. Dało mi dużo do myślenia to, że wczoraj się lekko sprzedał na to, że wie, że odpadną 3 osoby i wydaje mi się, że on wysłał list z pogróżkami na Patryka i zagrał przeciwko i obywatelom i mafii, bo mógł wczoraj wyrzucić tak naprawdę 3 osoby. 3 dobrych ludzi. Chociaż niektórzy twierdzą, że ja sama wysłałam na Patryka taki list. Jak was obserwowałem w ogóle i obserwowałem jego wczoraj i obserwowałem twoje reakcje na jakiekolwiek oskarżenia, to dla mnie to jesteś clear. Ja nie jestem pewien Żaby. Mi się wydaje, że Żaba jest goofy ass po prostu i że on naprawdę dostał uciszenie, że to nie jest żadna intryga. I teraz Naruciak, ten teatrzyk, on go hypuje od samego początku. Jak gdyby i nadaje na Żabę, który jest dzisiaj uciszony. Tak. No to sensu, jakby Naruciak sensu, obrona Postirola sensu, Wilita Macmina, że on jest impostorem i po prostu robi teraz zamęt, żeby też wrzucić mafiozów pod pociąg po prostu. Według mojej teorii Naruciak jest impostorem i gra przeciw i mafii i przeciwko obywatelom. Tak. Osoba, która wystosowała list, wiedziała, że osoba z pogróżkami się nie zastosowała do zadań. Że jedna osoba wczoraj wiedziała, że Patryk odpadnie. Że odpadnie on i jeszcze głosowała, nie? Bo nikt inny nie wiedział, bo wszyscy myśleli, że z głosowania na przykład odpadnie. Rabson, który też był w naszej Trójce Świętej, dostał kartę, że nie może dzisiaj w ogóle się odzywać przez cały dzień, co też nam trochę koliduje. Byliśmy tak, ja... Dobra, rób jakieś zadania, bo już mnie to nudzi. A więc wywali Bartka i zastosowali na nas karty. No tobie, że ty dzisiaj nic nie możesz mówić. I dzisiaj rano przyszła do mnie Aga Grzela, która powiedziała, że mnie sprawdziła dzisiaj rano. I że jestem obywatelem, więc ona jako jedyna jest tą osobą, która może teraz przekazywać informacje tym, którym ona ufa, że my jesteśmy jakby wszyscy safe. To, co się tutaj odwaliło, co zabrał nas Naruciak, pokazało, że on jest w 100%. I teraz trzeba zrobić tak. Ja dzisiaj nie zagłosuję na Naruciaka, bo nie mogę. To dzisiejsze spotkanie powodowało, że wszyscy są negatywnie na Kasię nastawieni. Kasia jest za mnie sas, jakby, nie? Ja... Znaczy, Kasia gada na ciebie teraz, więc nie wiem, czy to jest wasz ujawniony konflikt, czy ugadany konflikt, czy nie, bo Kasia na przykład gada na ciebie teraz. Nie potrafię kłamać po prostu i bardzo jest mi ciężko udawać, że Kasia jest dla mnie wrogiem. Z kolei wiem, że na przykład Julita czy Żaba już zauważyli, że coś jest nie tak. Posti. Tak, no Posti jest w mafii i Naruciak też. I ja chciałam na Naruciaka, bo dla mnie jest full czy sprawdzony. Na Postiego ty chcesz, żebym zagłosowała. Kobieta? O co chodzi? Że, to, że ona jest z mafii według ciebie? Julita. Gada. Do mnie? No na mnie. Nie, kalambury nie działają. Ogólnie kalambury po prostu są zepsute. Nie rozumiem tylko, czemu Żaba nie chce na Naruciaka głosować, tylko bardziej na Postiego. Czemu nie chcesz głosować na Naruciaka? Przeze mnie. Bo ja coś powiedziałam, bo jest impostorem, dlatego na niego nie głosujemy. Tak, Naruciak jest impostorem i pokazuje to wszystko, że gra przeciwko sobie i przeciwko mafii, więc gra sam do jednej bramki. Musimy zagłosować na Postiego. Dlaczego? Bo na Naruciaka zagłosujemy kolejnego dnia albo później, bo on gra też na naszą korzyść, bo gra przeciwko mafii i przeciwko obywatelom. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że Naruciak wykorzysta kartę na Postim. Naruciak ma kartę. I używa ją przed głosowaniem. Nie, właśnie nie używa. Właśnie nie używa. I wtedy Posti. Wywala, bo nie używa, bo Naruciak gra sam, do jednej bramki. Koniec. Już zaraz miało się odbić zadanie, ale intrygi trwały w najlepsze. Tego, czego ja jestem pewna, no to, że Postiego trzeba wyrzucić. Post jest 100% mafią. Jeżeli chodzi o Postiego, to raczej jestem pewna w założeniach. Weź pod uwagę, że Faustyna wczoraj mówiła, że ja jestem z mafii, a później niby użyła na mnie karty. No więc ja tak bym była pół na pół za nim. No tylko ona powiedziała, że jak ktoś jest pewny, to żeby go jakby jeszcze przetrzymać, bo... Znaczy, no albo Faustyna jest z mafii, broni Postiego i robi w taki sposób, żeśmy nie wyrzucili mafię. No dobra, no to powiem... A czemu tej karty nie dali obywatelom, kurwa, tylko mafii musieli dać tych wrogów? Ci w takim razie ja ją sprawdziłam kartą też. Faustynę. Mhm. A masz tą kartę? No nie, ja już użyłam tej karty i właśnie dlatego... A kiedy dostałaś tą kartę? Dzisiaj rano. Ja uważam, że Faustyna jest w mafii i będę na nią dzisiaj głosować, po prostu. Pomyśl nad tym, co ci teraz powiedziałam i co ci próbuję przekazać przez cały dzień.
Ja ci powiedziałam mega dużo Jezu, dzisiaj. Jezu, tak, przecież. Serio, powiedziałam ci mega przecież. Dużo. I teraz dużo jest, zależy od ciebie, uważam, w tej dzisiejszej rozgrywce, że bardzo dużo zależy od ciebie. W międzyczasie Żabson wraz z Julitą dołączyli do tej rozmowy. Dzień dobry, kochani. Zebraliśmy się tutaj na tym spotkaniu, abym ja przekazała to, co Żaba chce przekazać wam. A sama do tego doszłam poprzez kalambury, które trwały 30 minut na dole. Dobra, dawaj. Nasza teoria mówi o tym, że Naruciak jest impostorem. Okay. I gra przeciwko mafii i przeciwko obywatelom. Aha. Jednocześnie trochę nas ratuje jako obywateli przez to, że też gra przeciwko mafii, więc trochę jest naszym sojusznikiem. To jest cudzysłowie. Naruciak ma kartę i dlaczego nie użyje jej na Postim? Dlatego, że jest właśnie impostorem i gra przeciwko niemu. Więc jakby możemy głosować na Postiego i on na pewno wyleci, bo Naruciak jest impostorem. I nikt nie obroni? Tak, o to chodzi. Ja miałam kartę dzisiaj i moją kartą była karta zniszczenie. Bujas mi powiedział, że Posti, bo ja go sprawdziłam. Nie ma kart. Dlaczego? Bo zostały już użyte. Bo dzisiaj dwie mafie użyły tych dwóch kart wczoraj, na 100%. Czyli ile będzie głosów? Ja nie będę głosowała na Postiego. Ty nie będziesz, wiem, Faustyna nie będzie. Zaczynam czuć, że nasza pozycja, która pozornie wydaje się być bardzo dobra, to uważam, że to jest gówno i że zaraz możemy się lawinowo posypać. Po prostu jestem świadomy tego, że się dzieją rzeczy, o których my... Spokojnie, zaraz was wuja z kartami wyciągnie, kurwa, jak zawsze. Bo grać, kurwa, nie potraficie i wujek, kurwa, już od pierwszego dnia, kurwa, leci, kurwa, z kartą, kurwa, żeby się odcinek nie żeby się seria nie zakończyła drugiego dnia. Kompletnie nie wiemy. Ja nie jestem mieszany w 90% rozmów, które się działy w programie do tej pory. Ci ludzie dochodzą do jakichś wniosków, które nie padają nigdzie. Na pewno dzisiaj będą się działy rzeczy po to, żeby nas podkopać, bo nam za dobrze idzie. Niezależnie od tego, czy pójdzie po naszej myśli, czy nie pójdzie, to jutro jest piekło. Plan jest taki, żeby wyrzucić dzisiaj Postiego. Ja, wiadomo, głosuję na Kasię, Kasia na mnie, Żaba na Postiego, Julita na Postiego, Aga na Postiego. No i teraz pytanie, jak bardzo zamąci ta pozostała trójka, bo obawiam się, że jednak mogę wylecieć ja lub Kasia mimo wszystko. No dobra, czyli załóżmy nas trójka, ale to za mało. Kto jeszcze? Ja mogę z Gimperem porozmawiać. Dlaczego? No. Okej, z Gimperem. Faustyna poprosiła mnie, żebym z tobą porozmawiała, bo dostała na niej użyta karta, a mianowicie sprawdziłam ją kartą, że ona jest safe. Ona miała kartę taką, że sprawdziła właśnie, że jest safe Żaba i sprawdziłam ją i ona mówiła prawdę. Dowiedziałem się na tym spotkaniu, że Fausti sprawdziła Żabson. Jakby Gimper w taki sposób się zachowywał przy mnie, czyli wiesz, coś do niego mówisz, on się stresuje, ściąga tą bransoletkę, kurwa, napierdala tymi szachami, to bym przekonał wszystkich, że jest mafią. A zresztą, kurwa, on mi po prostu na mafię pasuje. Po to tam chłopa wzięli, kurwa, typ przeszedł, kurwa, 2,5 miliona, kurwa, jakichś escape roomów i se, kurwa, manipuluje dzieciaczkami. No i dlatego wiemy, że Żabson jest czysty. I ja cię czytam, tak, że ty po prostu cicho rozkminiasz i dużo analizujesz, więc jesteś zajebiście wartościowa. Cieszę się, że z tobą pogadałem, bo... Zatem w którym momencie Gimper, kurwa, który bądź co bądź jest inteligentnym facetem, powiedziałby do jakiejś kobiety, kurwa, że ona jest cicho i dlatego super rozkminia i że jest mega mądra, kurwa, i liczy się z jej zdaniem. No kurwa, no. Co będzie następne? Dla mnie byłaś za cicho. Wujas po kolei zaprasza... No przecież to jest kurwa taka ironia, że chuj. ...wszystkich uczestników, aby w ten sposób przekazać informacje tylko dla mafii. Chodzi o to, że jesteś mafią i macie dodatkowe zadanie dzisiaj. Zadanie będzie składało się z trzech etapów. Jeżeli w każdym z etapów będziecie utrudniać minimum 5 minut, za takie opóźnienia będziecie niszczyć mieszkańcom kartę, którą mogą wygrać. Przez to, jak moja sytuacja jest krucha, postanowiłem, że nie będę opóźniał tego zadania i zdam się na moich sojuszników z grupy mafijnej. Moi drodzy, zapraszam na dzisiejsze zadanie. Staliśmy zaprowadzeni przed taki ogromny zamek, budynek, fort, coś takiego. O, baza! Ale fort! Ja pierdzielę, co? O nie, czy to jest to? O przecież nie! Przecież tam jest pies jakiś. Uczestnicy, za chwilę wezmą udział w zadaniu, które dla nich przygotowałem, ale dla was mam pewną informację. W dzisiejszym zadaniu uczestnicy znajdą akta, ale jedne z tych akt są wyjątkowe. W jednych aktach ukryliśmy podpowiedź dla mieszkańców. Oddziałowy, psycholog więzienny, dr Thomas. Ta informacja zdradza, że Gimper jest w mafii. Zobaczymy, czy mieszkańcy ją odszyfrują i znajdą. Waszym zadaniem będzie uwolnienie trójki więźniów z tego więzienia mafii. Aby to zrobić, musicie pozbyć się strażników. Oni dla was mają zadanie, nie macie im robić krzywdy. A, dobrze zaznaczyłeś, wujku, dzięki. Na zadanie macie
nieskończoność czasu. Jeżeli wykonacie to zadanie w 30 minut, otrzymacie 12 tysięcy złotych. Co 30 minut tracicie 3 tysiące złotych wspólnie. Po 2 godzinach macie 0. Dodatkowo im szybciej wykonacie zadanie, tym więcej kart mocy otrzymacie. Zanim zaczniemy, chciałbym użyć tej karty, aby zwiększyć nasz czas 30 minut do... O 20%. 20%. Do 36. 6 minut. To ona nie jest uselessem, ta karta, co ty gadałeś? Dobra jest. Naruciak, żeby troszeczkę się oczyścić z zarzutów, że jest mafi, albo że jest idealnym impostorem, dał taką fajną kartę, która wydłużyła nam czas o 6 minut. To przesuwa wam każdy próg o 6 minut. Możecie zaczynać. Jesteśmy ekipa. Ale to już, okej. Okay. Myślę, że nie ma sensu, żeby szedł. Żaba to nie zagada tam nic. I tam byli strażnicy. I... Panie policjancie, jakie jest zadanie? Mogą wejść tylko 3 osoby. To idziemy, no to idźcie od razu. Posty nie idzie. Żaba, okay. Ty idź, ty myślisz, że nie, będziesz tam... Ja chcę wejść. Ja mogę iść jako dziewczyna na przykład. Gimper idzie. Gimper idzie. No. I ja bym może... Kogoś, kto kuma też, jakie zagadki w ogóle. O, Aga? Zagadki jest. Ja nie, jakie zagadki no, nie. Żaba pod kąt. Ej, strasznie tracicie czas. Jakby weźcie, idźcie. Tam. Przy dzisiejszym zadaniu zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo dużo było wzroku na mnie. Dlatego chciałem bardzo werbalnie brzmieć jako osoba, która bardzo wspiera miasto. Niech ktoś tam wejdzie, no przecież, ale co wy robicie? To jest ważna decyzja. Ale czas! Jak zaczynałem pospieszać, mimo że to wprowadzało trochę większy chaos, bo jakby zaczynałem ich przekrzykiwać i robić młyn w tle po prostu. Ja mam luz. Tylko prawie jest taki, że nikt się z tobą nie liczy, stary. No niestety, no nie masz autorytetu wśród tych ludzi. To też jest taki problem, nie? Bo jak tam jadą znajomi albo jadą, no jedzie Żabson bądź co bądź znana osoba i powszechnie lubiana wśród tego typu ludzi, a ciebie mają w piździe, stary. No, i to już nie pierwszy raz. No, jest to słabe, bo też nie może grać na równych zasadach, no ale no kurwa no. Jest jak jest. Z kimkolwiek. Ja mam luz. Chcesz iść? Niech ktoś wejdzie do środka! To jest tak samo jak w poprzedniej mafii w pierwszym odcinku wyjebali Jacoba, bo tam nie pasował. Jacob nic kurwa nie zrobił, chyba jeszcze do jakiegoś stawu się wpierdolił, żeby pomóc. Wyjebali go pierwszego dnia, siemano. Dobra, ja Żaba nie gada, po co on tam ma iść? Blow? I ja. Dobra. Żaba, już wiem dlaczego ty nie chciałeś. Już rozumiem. Jakby piesek cię przeniuchał. Weszły trzy osoby do środka tego fortu. Oho. Ulala. Oho, chyba było kopcone tam. Ale więźniowie. Tego nie ratujemy. Ten może tu zostać. Tak, tego widziałem przed dziuplą mafii. Tak, ten niech zostanie. Swoją drogą. Dzień dobry, czy więźniowie mogą z nami rozmawiać? Nie będę z nami gadał. Ktoś z was jest z mafii. Ale jesteś pewny, że ktoś z nas trzej trójki jest z mafii? Ja też jestem pewna tego. Ktoś z tych 9 osób tu jest z mafii. Nie gadam z wami. Jakieś podpowiedzi. Tutaj mamy jakąś szafę. W tej szafie jest klucz i po tym klucz... To jest escape room, tak. Pierwszą rzeczą, którą znalazłam, jest coś takiego. Jest ostre. Okej. Okay. Co ty jeszcze robisz? Przyszłam ocalić więźniów. Pytanie, mordo, czy coś masz? Czy coś za... No co za rozmowę, co za rozmowę? Okej, okay, nie można rozmawiać. No tą Szarlotkę. Nie chcę przy nim gadać. Git. Możecie mnie wziąć na przesłuchanie, ale nie będę przy nim nic tutaj gadał. Ja mam pytanie, czy można się z więźniem na przesłuchanie umówić? Tak, można zabrać na przesłuchanie. Super, no to ja bym poprosiła. Ej, ty jesteś tłumaczem do Żabsona, bo ja nie ogarniam kalamburów w ogóle, nie? Ja mogę zadubbingować głosem lektorskim. Dlaczego chciałeś wejść do środka? Ponieważ uważam, że jestem giga dobrym ziomalem i ogólnie spisałbym się w każdym zadaniu jak wielki koks. A to wiele wyjaśnię. Czyli uważasz, że pomógłbyś osobom, które są w środku? Ależ oczywiście. Jest tam moich dwóch ziomali z mafii. Muszę im pomóc, żeby mogli spokojnie wykonać te zadania. Stary, coś w tym jest. Kurde, Żaba, jesteś transparentny, to chyba są jakieś mocne karty grane. Nie, przynajmniej nie kłamie, nie? Ja doceniam za szczerość, nie? Patrz, co tu leży. Czy to no rush, może dole napój na... Już nikt ci nie da kolejnej karty, a przestań. O, od razu mam siłę, żeby z nimi wytrzymać jeszcze jeden dzień. Jakie dobre. Nie mogę się doczekać, aż wrócę do jakiegoś miasta, w którym jest Biedronka i kupię sobie ten napój. No rush. Kup teraz. Dobra, zapraszam do pokoju przesłuchania. Dobra, jak skończyć, to mnie zawołać. Dobrze. Gadaj, co zrobiłeś? Czekaj, to trzeba delikatnie do niego podejść, bo ja go znam. Zawsze to zrobić, jak w filmie, no. Jak się czujesz? Ten wkurza, ten pies. Pies cię wkurza? Cały czas się drze, cały czas ma laska. Cenicie, że on je lepiej ode mnie? Je lepiej od ciebie. Pies je lepiej od ciebie. On je po królewsku. Pies je po królewsku. Nigdy nie odmówi przy smaku. Pies nigdy nie odmówi przy smaku. Okej. Okay. Bo je po królewsku mówisz. Może jest coś takiego, przez co można cię uwolnić. Dobra, koniec przesłuchania.
Biorę więźnia, wracamy pies. Do celi. Najważniejsza informacja to jest pies. Ja po królestwu. Pies, czekaj, idzie, nigdy nie odmówi przy smaku. To jest najważniejsze, bo to jest informacja, jak psa odciągnąć. Gratulacje! Udało się? Użytkownicy, wygraliście. Bardzo wielowątkowe to jest w to ogóle. To jest bardzo skomplikowane. Pamiętajcie, że pies je po królewsku. Jest jeszcze informacje. Tak, znaleźliśmy pilnik, który nam przekazał, że... Że nie daje rady, że pies go bardzo denerwuje i mlaska. Pies je po królewsku, tak, nie odmówi przy smaku. I je lepiej od niego. Ergo, dla mnie musimy znaleźć szamę dla psa, żeby go odciągnąć, żeby móc wejść, żeby móc ratować więźniów. Dobra, ale poczekajcie, a my może pójdziemy szukać tej szamy dla psa. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, kto wprowadza taki chaos tutaj, ale... Najpierw musimy zrobić pierwsze zadanie, żeby móc tu wrócić i wejść. Jaki jest królewski? No, moim zdaniem w kuchni musi być coś. Królewski, no to wróćmy, zajrzyjmy, nie? No to jest okej, chodźcie. Oni idą do chaty, a my się rozglądamy tu, tam też jest kolejna butelka, nie wiem, czy to są śmieci, czy to są jakieś poszlaki. W lesie chcesz szukać żarcia po królewsku? A z drugiej strony pobiegli już do chaty jacyś. No to ja idę sama do grilla. Skoro je po królewsku, no to idę do grilla. A w grillu patrzyłaś? Tu jest chyba pusto. Mam smaczki, mam. Dobra, idziemy. Ty wchodzisz i te osoby, co były. No więc wrócili z tymi smakołykami. Dobrze, znaleźliśmy. Dobra, mamy smaczki. Jeszcze nie skończyliście zadania. Co zrobicie ze smaczkami? Damy psu smaczki przecież. Ujej, jest ten fajny piesek. Ale ojej, ale smaczki. A Tomek w bardzo delikatny sposób opóźniał całą sytuację odciągnięcia psa od wejścia. Idziemy w tę stronę, piesku, z dala od wejścia. W zasadzie ułożył taką delikatną dróżkę z przysmaków. Znaczy, słuchajcie, no znaleźliście smaczki, ale pies ciągle tu jest. A, trzeba go stąd wyciągnąć, psa trzeba stąd wyciągnąć. Dobrze, no. Dopiero potem zaczął go jakoś sensownie odciągać. Tu jest, dobra. Dobra, zaryzykuję. O, super, no. Zaryzykuję, o. Ale mordzio. Ale idzie za to, ale cię lubi. O, poszło! Jazda. Nice. Tomek generalnie tam tak zamulił, że aż go zacząłem podejrzewać, że jest mafią, nie? Przez to, bo tak dziwnie to robił, nie? Teraz dawaj, Zaba, próbujmy wejść. Przejdę! Dawaj te. Już wiemy, kto nie wejdzie. Aż go po prostu strażnik powiedział, wydupia. Czyli kolejne trzy osoby, tak? I został Frizz i został Mancio tak. I każdy z nich pewnie trzeba będzie coś przenieść. Tak. Poczekajcie, o co chodzi? Musimy na przesłuchanie kogoś wziąć. Pieska nie ma. Nie musisz martwić o pieska w ogóle. Poczekajcie, tracicie czas w ogóle. Weźmy Mancio na przesłuchanie. Zabierzcie mnie stąd. Dobra, właśnie chcemy. Okej, chcemy go wziąć na przesłuchanie. Dobra, na dobrych ludzi. Dobra, macie... A czemu tą k***ę wzięli do mafii? Nie było jakiegoś innego k***a cwera? Że akurat go wybrali? Co, on na jakiś casting się zgłosił? 3 minuty. Ktoś jest z mafii. Nie wiadomo. Przekierowaliśmy się do takiego pokoju przesłuchań, nie? Dobra, stary, jak powiesz nam, co robić, to może dzwonić do mamy, nie? Nie, jak ci możemy pomóc? Słuchajcie, generalnie sprawa jest taka, że muszę stąd się wydostać. Okej, chcemy ci pomóc, no. Musicie znaleźć kogoś do pomocy, nie jesteście w stanie zrobić tego sami. Okay. Była taka plebania właśnie w tym mieście i mafia ją zamknęła. Aha. To była wspaniała plebania, wspanialszy to był jeszcze ksiądz, który był jej prowadzący. Kojarzę jednego ze strażników, ja nie wiem, co się z nim stało, to ten, co mnie tutaj przebywa. On był bardzo blisko z księdzem. Czyli musimy znaleźć księdza. Jak blisko? Nie aż tak blisko. Okej, nie aż tak blisko. Wierni zbierają się przy kapliczce. Musicie znaleźć kapliczkę. Dziękuję ci bardzo. Wychodzimy, chodźcie. Znajdziecie Boży symbol. Jesteście ostatnią nadzieją z tego miasta. No, a my byliśmy już na ołtarzu, więc wiedziałem, gdzie jest ołtarz. Generalnie grupa też wiedziała, więc tam poszliśmy, nie? Drodzy parafianie. Co mamy zrobić? Boże, co potrzebujecie? Co się stało? Chcielibyśmy nawrócić strażnika z twojej plebanii. Karkusia? Karkusia, znalazłem go po latach. Mogę wam pomóc. Tak? Ale ja też potrzebuję pomocy. Odkąd mafiozi spalili nam kościół, została nam już tylko ta figura. A jakieś dzieci w nocy zbezcześciły ją, napisały tam gadery poluki. Mordo! Ja nagle podchodzę do tego zadania. Widzę księdza, on se tam idzie i ja widzę, że tam jest gadery no poluki. Mówi, że kościół dupnął cały. No i widzę cement i beton. I ja mówię do niej, dajcie mi tą wodę. To jest dobry w remontach. Ty jesteś, Tomek, deweloperem. Idziemy po wodę? Ja mam doświadczenie z tą budową, więc przerzucam to do tego wiadra. Ja mam, to jest okay. Żaba widać, że już robił remonty. Szkoda, że nie może mówić nic. Dobra. Więcej. Sucho fest. Ogólnie mieszam, to tacham, to tym świdrem. Na pewno? To nie ma być gęste? No dalej. Wow. Jezus, dobra. Dawaj, to i tak zasłonisz ten napis. No i pięknie, cudownie. Szpachluję, patrzę, a to z orzotkiem mi spływa. Więcej, co o piachu? Bo ja robię drip. Chłop.
taki człowiek stoi. Nie? Jeszcze po prawej. Dobrze. To wygląda, jakby ktoś miał biegunkę. Ale mieszą to mieszą i w końcu tego gadrynopoluki zrobiłem, że nie ma. Proszę księdza, mamy. Mamy. Proszę sprawdzić. Pięknie wyremontowana plebania. Jest bardzo pięknie. Jak wam tak dobrze poszło, może jeszcze kościół zbudujemy od razu. Dobrze, dziękujemy bardzo. Jasne. Jak mogę wam pomóc? Potrzebujemy nawrócić tego... Rozumiem, prowadźcie mnie do niego. Dobrze, proszę, proszę, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Idzie na ląd, tak idzie wolno, 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 więc... Czy może ksiądz na biec? Plecy? Na plecy, może skoczy ksiądz. Chce? Ja pierdolę. Dobra! I wtedy wzięli tego księdza na plecy i pobiegli do tych policjantów. Normalnie ze starym na plecach. Szybciej! No biegnę! A to pod górkę, k***a! Strażniku, to on przyniosły mnie. Karkuś, wróć do nas! Matko Boska, ojcze! Ojcze, to ty? Ojcze! To nie miejsce dla ciebie! Chodźmy stąd! Kochani, droga wolna, czym chata bogata! Wchodzimy wszyscy! Dzięki temu pozbyliśmy się ostatniego strażnika, który nas tam limitował do tych wychodzeń na 3 osoby, ale przede wszystkim stali jeszcze strażnicy na wieżach. Dobra, chłopaki! Dobra, ej, Aga, dawaj te kluczyki! Gdzie macie ten? Ej, będziemy to piłować? Gdzie macie ten metal? Kogo ma? Pilnik. Pilnik, kto ma pilnik? Ja mam pilnik. Aha. A tu? O, tutaj, no. Czekajcie, mamy akta. Dawaj, rozkładaj akta. Przestępstwo. Stefan Walentyn został skazany za kradzież z włamaniem do posiadłości należącej do znanej postaci publicznej Patryka Barana. XD. Incydent miał miejsce 2 czerwca 2024. Dobra, dobra. Myślę, że to nie ma znaczenia. Skupmy się na Frizie, co? Szukajmy w ogóle, a faktycznie, bo Friza jako jedynego nie... Co on tam ma napisane? A gadaliśmy z nim? Możemy z nim zagadać? My dwa słowa. Nie będę z wami rozmawiał. Ktoś z was jest z mafii. I że ktoś jest z mafii, że nie gada. Zajmuje się nielegalną produkcją płynów na masową skalę. No rush, dawajcie mu rusha lub no rusha. Trzeba mu dać płyn jakiś. Co tam był? Więzień wykazuje silne objawy uzależnienia od płynów, takie jak drażliwość, agresja, niepokój oraz fizyczne symptomy odstawienia. Ktoś pobiegł do domu? Pracy. Do domu. Regularne oczyny stanu. Tak, Gitra właśnie post i mówił, że pobiegli do domu. Bo naprawdę usłyszałem, że ktoś idzie po tego no rusha. Ja idę przejąć rusha, jak będą bijać, to powiem im, żeby rzucili po prostu. No musimy przynieść mu płyn ulubiony. No to lecimy, no ale ktoś poszedł ktoś po to czy nie? No. Ktoś poleciał po ten napój? Posti powiedział, że tak, ja szukałam tego, co tu leżał, ale go zabrali. Tam są też paleta cała. Tam jest paleta no rusha. Bo ktoś poszedł po te napoje, ale bardzo długo nie wracał. Bo więc ja wzięłam sprawę w swoje ręce, żeby jak najszybciej po prostu to zadanie wykonać. Biorę mafijnego. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że to był blef, że ktoś poleciał do domu, bo... Bo już dawno wrócili. O, są rusha. Nikt nie pobiegł do domu, ktoś mnie okłamał. Jak to? No bo już wrócili dawno z domu. Więc tu wydaje mi się, że poszedł blef. Ej, dajcie jeden, daj. Daj jeden. Ale poczekaj chwilę, trzeba coś od ciebie wyciągnąć. Jak dasz, to wam coś powiem, pewną informację. Słuchajcie, pomogę wam. Dziękuję, poczekajcie sekundę. Ej, chłopie, to bo my naprawdę czasu nie mamy. Udało mi się też dołączyć do Naruciaka, który w pewnym momencie zaczął przeszkadzać w przekazywaniu przez Karola informacji. Bracie! Ej, zostawcie, rozwalicie to, kurna debile. A przecież, ej, stoi to, ale to stoi dla kontentu. No jest łańcuch, to robimy przedmiot. Nie rozpraszajcie, what the fuck, dawaj Karol. Według mnie opóźniał Naruciak i Posti z tymi łańcuchami. Ja troluję, ja chciałem to tworzyć. No. Tracicie czas. Dwie mafie się spotkały, kurne. Zanim mnie zamknęli, przygotowałem swoją najgrubszą akcję. Ukryłem coś w niedalekiej odległości. Musicie szukać samotnej szykówki w lesie. Tam jest coś, co wam pozwoli pozbyć się reszty ochroniarzy. Lećcie. Reszty ochroniarzy, szypułka na wyspę. Tam, gdzie ten staw wyspa. Jest. No. Wyspa, tam, gdzie pierwszego dnia siedział. Tak. Niech dom mafii spłonie! Dobra, będę miała. Muszę być pierwsza. Pobiegłam sprintem, tam jak najszybciej. Jest! Mam! Dawaj tu! Otwórzmy to. Czekajcie, właśnie zobaczcie, co to jest. Po co z tym wracać? Może nie traćmy czasu i zróbmy od razu. Jak się to otwiera? Z bobokach musisz przycisnąć. O kurde, dobra. Trudno się wylosować. Ale to się idzie z tym do Karola, przecież bo możemy tam wejść. Wzięliśmy tą walizkę, przyjęliśmy ją z powrotem, żeby dostać wskazówki Karola. Szefie. Działajcie. Z tym po prostu. Wszystko już wiecie. Zobaczmy jeszcze raz na te kartki. A właśnie akta dawajcie wszystkie. Akta. Kolory. Gdzie jest reszta? Albo jakieś cyfry, oznaczenia. To, co macie w rękach, to jest moja najgrubsza akcja. Wykonajcie mój plan. Niech dom mafii spłonie! W czarnym... Tak jest! No to jest podpowiedź, a nie gadanie. W tej części zagadki chodziło po prostu o wciśnięcie guzika. W końcu zrobiła to Fausti. Następnie nastąpił ogromny huk i wybuch.
Jazda! Zadonowaliśmy bombę, no i oczywiście po prostu jak ślepe muchy stwierdziliśmy, że musimy uciekać przed strażnikami. Ej, dobra, nie, wymusiłem wrzącić! No co tu się dzieje w ogóle? Ja już się nie czuję jak w grze! I część z nas po prostu pobiegła w stronę pałacu. Gonią! Zostało zasiane ziarno, że musimy biec do domu. Ej, ale Beka, dobra. Na miejscu została Kasia z narobciakiem. Ale oni generalnie się tam nachapowali, żeby tam biec, nie? A ja mam takie, wiesz, powolutku, nie? Wszystkich tam puszczę, niech sobie pobiegną. Ja ich dogonię, bo ja byłem zmęczony po tym proboszczu, nie? Ja uważam, że narobciak przypadkowo znalazł się w miejscu, w którym ja, jak krzykłam, że zatrzymajmy się, trzeba uwolnić więźniów i on chyba był gdzieś w pobliżu, więc automatu, no, skoro ja to już powiedziałam, no to głupio było, jakby zaczął biec w drugą stronę, więc się przybrał ze mną. Nie! Dlaczego nie uciekł? Wtedy został tam sam z Kasią, stwierdził, że świetnie wykorzysta tę okazję po to, by wybielić się nadal z tych zarzutów, które są stawiane na niego. Uratujcie nas, nie ma strażników! Dobra, nie ma strażników, oczywiście. Nie ma żony uratować! No, otwórz kłódkę! Gdzie jest klucz? A co? Szybko, oni zaraz wrócą! Czym się otwiera cele? Przecież to jest klucz do bomby, którą przygotowałem! Znajdźcie klucze! Jak tam wyjrzałem, to widziałem, że przecież te wieże zostały otwarte, nie? Więc od razu połączyłem fakty, że pewnie tam są klucze, nie? Tu masz klucze, no na wierzchu! Narodziak ostatecznie znalazł klucze. Ty bierzesz te klucze i próbujesz, ja próbuję tymi. Wziąłem te klucze, wysypałem w ogóle z pęku od razu połowę, żeby się podzielić zadaniami, żeby było szybciej. I się okazało, że całkiem niechcący wrzuciłem wszystkie złe i zostały mi same będzie najlepsze, więc całkiem chyba sprawnie i szybko potwierałem każdą celę, nie? Czekaj. Byśmy nic nie przyczasnął. Dobra, kury, wychodzisz. Szybko poszło. Stary, przepraszam, nie? No, otwórz! No już! Szybko, oni już tu idą! Skończyła być syrena, szybko! Ej, żaden z tych! No, szybko, no, zaraz tu przyjdą, syrena skończyła być! Kury, uciekaj! Dobra, wychodzisz. Szybko, dzięki! Dobra, jest, wychodź, dawaj. Gratuluję wam. Zadanie zostało wykonane. Zajęło wam 45 minut, także straciliście tylko 25% pieniędzy, czyli 3000 zł. Okay. Więc otrzymujecie na pewno 9000 zł, a sytuacja z kartami zostanie przedstawiona przy was wszystkich. Jasne, dzięki. Dobra robota. Gdzie resztę? My jesteśmy genialni. Tak. Jeszcze tak wystraszyłam tych strażników, zaczęłam uciekać przed nimi. Razem z Kasią udało im się faktycznie wykonać to zadanie tak do końca. W czasie, kiedy Naruciak i Kasia wykonywali zadanie, reszta szukała poszlak przy domu mafii. Ale poczekajcie chwilę, bo okej, był tak, że my mieliśmy ich wypuścić i tego nie zrobiliśmy. Ja nie wiem, czemu my tu przyszliśmy, a to wygląda w ogóle jak no bo wybuchy. Oni zaczęli biec w ogóle za nami. Wybuchy i wylecieli za nami strażnicy. Tak, strażnicy, dlatego uciekali. No, ale nie gonili nas, bo nas minęli i biegli do domu. A, i my powinniśmy zostać, a nie uciekać. Bo wy żeście krzyczeli, że gonią nas, biegniemy. No, że wy macie zero IQ generalnie. No bo nie ogarnęliście w ogóle fabuły tego zadania, nie? Jezu, no sorry, po prostu pomyśleliśmy. Poszliście po prostu tam. Gdyby nie my, to zadanie nie byłoby wykonane. Gdyby nie ja zasadniczo, bo otworzyłem wszystkie zamki osobiście. Fajna mafia was tam zaprowadziła, nie? Tak szczerze, nie wiem, kto zasiał to, że musimy biec do domu. Ja też pobiegłam. Wydaje mi się, że to było w takim chaosie, wiesz. Strażnicy zostawili klucze w tych swoich, tych. I trzeba było wziąć klucze i ich otworzyć. Ja szacun dla was za ogarnięcie tego. My szukaliśmy w domu, czy ktoś się nie ukrywa tak? Teraz. Po wykonanym zadaniu uczestnicy wrócili do salonu w domu mafii. Niecałe 45 minut zajęło wam zadanie, dlatego wygrywacie 9000 zł. A więc łącznie w puli, którą wygrają albo obywatele, albo mafia, macie już 22 tysiące złotych. Ale to nie wszystko, ponieważ tak jak wam mówiłem na początku zadania, do wygrania były także karty. Za wykonanie tego zadania poniżej 30, a w waszym przypadku 36 minut, mielibyście 3 karty dla obywateli. Wykonaliście zadanie troszeczkę dłużej, więc przysługują wam 2 karty dla obywateli. Zajebiście. Przypominam jednak, że gramy w mafię. I mafia także dzisiaj miała swoje zadanie. Ich zadaniem było was opóźniać, po to, żeby wasze zadania wykonywać dłużej. I za to niszczyli wam karty. Dlatego zniszczyli wam jedną kartę. Jako obywatel dostaniecie dzisiaj tylko jedną kartę. Gospodarz jak zwykle wręczył kartę za zadania tak, aby reszta uczestników nie wiedziała, kto ją dostał. To karta dla ciebie. Ja wskaż gospodarzowi 3 osoby, aby poinformował ciebie, ilu mafioz ukryje się pośród nich. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Daj znać, jak będziesz chciał użyć tej karty. I wydaje mi się, że dzisiaj obywatelom do mnie trochę łatwiej. Dzięki karcie.
którą otrzymałem w nagrodę. Tak, ktoś z nas dostał jedną kartę, a mafia drugą zniszczyła. Ciekawe, kto się bawił łańcuchami. To jest irracjonalne, co teraz powiedziałaś. Gdyby nie ja, to byście mieli... Mówił o tym, jak to on uratował po prostu tych więźniów, a jak reszta miała w to wywalone. Ja miałem świadomość, że jakby to zostało zbudowane po prostu pod kątem, więc chcieliśmy zrobić, żeby się coś stało ciekawego, bo i tak żeście ślęczeli w ósemkę nad tymi papierami. Ale w tym samym momencie Karol tłumaczył nam zadanie. Nie sądziliśmy, że to będzie przeszkadzać wam w komunikacji. To sprawił, że sobie poszliśmy stamtąd. To Fausti była tam? No, ja krzyknęłam, że nas gonią, ale nic więcej nie powiedziałam. Pobiegłam w stronę pałacu, bo się przestraszyłam, że goni nas strasza. W rzeczywistości oni po prostu biegli do pałacu, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i w ten sposób umożliwić wydostanie więźniów. Ty byłaś liderką pójścia do tamtego miejsca. Jakby, jakim cudem tego przepytujesz w ogóle? Nie, zapytałam, bo nie prowadziłaś nas tamtą stronę i wysypaliście ten worek, analizując rzeczy, które są w środku. I co? Gdzie biegniemy? Ja się nie wiem. Może do dziupli mafii? Gdzie oni idą do domu? Oni idą do domu! Czekajcie, zapnijmy się w domu! Ale niech dom mafii spłonie i idziemy do domu mafii? Cały czas gadaliśmy, ej, czy my tu w ogóle powinniśmy iść, czemu wchodzimy tym wejściem, a ty nas prowadzisz tu, potem jeszcze nas bierzesz do tego drugiego pomieszczenia, w którym w ogóle nie było scenografii, wchodzisz tam i mówisz, ej, a może tu powinniśmy iść? I nasza mafia cudowna usiadła sobie na jednej kanapie razem, czyli Naruciak, Postirol oraz nasz kochany Blowak. I oni po prostu zaczęli tutaj hajpować. Kto zdecydował, żeby wbiec do tego pałacu, a tam nie zostać, jakby cokolwiek miało to zmienić. Jakby ty byłaś prowodyrką tego, żeby latać wokół tego domu. A właśnie z Naurashami. Ja z Naurashami mam mega dziwną sytuację, bo stanęłam i zapytałam się, czy ktoś pobiegł po Naurasha, bo jak nie, to pobiegnę teraz na szybko. I Pasty mi powiedział, tak, już reszta poszła do domu. I ja poczekałam 10 sekund, mówię, ej, już dawno by wrócili. Jakby... Wychodziło dwóch operatorów z kimś i wychodzi na to, że ktoś się wrócił. No tak, my sobie staliśmy, myśląc, że ktoś się tym zajmuje, nie? Nie, uważam, że na przykład Kasia jest w mafii. No ja uważam, że Faustyna, bo was wyciągnęła, mimo że było powiedziane. Inaczej, bo Fausti coś rzuciła randomowo, że Kasia jest. Mi się wydaje, że na Kasię mówiłaś, że jest ziomem. No, ale dzisiaj trochę zmieniłam zdanie. Bardzo dziwnie, nietypowo zachowuje się Fausti. Dobra, Fausti do ostrzelenia. Giga dziwne, nie? Fausti, wszystko okej? Fausti, w porządku wszystko? Nie, właśnie strasznie mi źle. Nie potrafię zachować powagi, słuchajcie. Nie potrafię komuś spojrzeć w oczy i się nie zaśmiać. Już nie wytrzymuję z po prostu stresu, nie? I presji, że jest w mafii. No nic, no to wiemy, kto odpada dzisiaj. Nie mogę, jakby ta karta mnie zabije. Jeszcze Julita siedzi obok, która ona kmini to, że jakby jest coś nie tak, nie? I to nie był płacz, to był śmiech. Ja po prostu... Ej, zawsze mafia wygrywa, co nie? Z sobą śmiałyśmy, ludzie myśleli, że ona płakała. No nie, ona nie mogła ze śmiechu wytrzymać. Co ciekawe jest, no. Użyliśmy karty wrogowie na Faustynie i na Kasi, żeby na siebie napierdzielały, a pierwsze spotkanie grupowe Faustyna nawala. Ale to prawda, że Adbuster miał wypadek? Czy to, że ktoś tu ma jakieś odblaski, czy ten to nie jest ten? To jest prawda, czy nie? A, popularny youtuber z Poznania wypadek motocyklonowicy Fulbarcze, na szczęście przytomny. Ratownicy udzielają mu niezbędnej pomocy. No to co, samochód wymusił? Kolejny nieśmiertelny, jak kasa wytrawia mózg niepojęty. Na mnie. To swoją drogą, ale też z Kasią zrobiły akcję, ale robiły to dziwnie. No, po prostu ona się śmieje cały czas, tak. Więc jakby no nie egzekwuje tej karty tak, jak powinna, mam wrażenie. Aha, Kasia mi też ufa. No nie, no ja tobie raczej ufam, proszę, żebyś nie był z mafii, nie chcę być na debile. Jest taka lekko zdystansowana, bo ja ciągle jestem taki 50-50, ale jak masz informacje, to do mnie przychodzisz, nie? Więc to jest okej. Okay. Nie, bo jest kmina, czy... To są dwa warianty. Albo Żaba jest super obywatelem i chciał cię jakby ochronić i sprawdzić kartą obywatela, albo Żaba jest mafią i był ukartowanko. No ja wierzę, że on jest dobry jednak mimo wszystko. Tak, no bo Fausti i Żaba mi mówią, to nam w chuj mówi, że Bartek by leciał. Mi to nic nie powiedziało na przykład. Ja wczoraj myślałem, że kanapa Naruciaka jest czysta, po jego dzisiejszym przedstawieniu nie wiem. Jakby on ma dzisiaj zły dzień, tak? Więc Naruciak zrobił bardzo dużo dobrego dzisiaj, tylko niestety nie dla obywateli. No ale Adam postanowił mi się pochwalić swoją kartą. Mam kurde kartę, nie? Jaką? Weryfikacja przyjaźni. Która nie wiem, czy jest dużym game changerem, bo jest to karta, która sprawia, że może sobie trzy osoby sprawdzić, czy są w mafii, czy nie. Nikogo zweryfikowałeś. Chcę zrykować przyjaźń, możesz mnie zweryfikować. Chcę zrykować ciebie, Julitę. Więc ja mu zasugerowałem, że słuchaj, weź tak
wybierz trzech obywateli, żeby mieć 100% jeszcze jasność. Ja jestem pewny teraz do ciebie, do Postiego, do Agnieszki. Tylko właśnie... No co, no jesteś pewny. No. To jestem teraz bardziej przychylny, żeby użyć mojej mocy w kieszeni do tego, aby mimo wszystko im pomóc obywatelom. Żeby po moim trupie przynajmniej mieli chociaż trochę łatwiej. Zrobiłem teorię, którą przedstawiałem dzisiaj na początku na pieskach, że to ty jesteś, szantażowałeś Kurego. Ale to Faustyna szantażowała go. No Faustyna się bardzo podejrzanie zachowuje. Obrady mafii z ukrycia. Faustyna się w porządku zachowuje, wydaje mi się, że ona jest... Nie, Faustyna wydaje mi się, że jest bezpieczna, nie? Tak, wydaje tak, mi się, że ona tak. jest z obywatelem. Ona jest obywatelką raczej. A my na nie. No. Celowo mówią głośno, żebyśmy usłyszały. Co, śmieszne było? A, Jezus, sorry. Jezu. Ciekawe, czy rzeczywiście się nie odezwał nawet przez przypadek przez cały dzień. Myślę, kurwa, że wycięli po prostu. Byliśmy z Rzewą na bardzo głupi pomysł, żeby podsłuchać chłopaków, bo gadali dosłownie zaraz przy otwartych drzwiach. Wszystko wskazuje, że jesteś obywatelem, ale możesz to wszystko robisz. No to jest tak powalone. Ale ja mam to samo, co ty masz ze mną, to ja mam takie coś z Rzepsonem. Ja w ogóle nie zapamiętałam, o czym oni mówili, tak bardzo się skupiałam na tym, żeby mnie nie przyłapali, więc to były najgorsze podchody ever. No ja też z Żabą też mam teraz. Ja już no też jestem przekonany, że on nie jest mafią, ale z drugiej strony od razu rzuca na wszystkich oskarżenia. Nie, a z drugiej strony, czy myślisz, że bym musiał milczeć? A mi się wydaje, że 80% jest na to, że jest jednak obywatelem przez to. Dla mnie też, no. A potem jeszcze jak Żaba się wycofywał, to Naruciak go zobaczył i potem zobaczył mnie i to był koniec tej całej intrygi i rozkminy. Stwierdziłem, że pójdę teraz pogadać sobie z Naruciakiem, bo zauważyłem w nim największy potencjał na sojusznika w tym, żeby się wbić w kasie. Nie wiem, czy wiesz, generalnie bardzo dużo ludzi na ciebie gada. No i Naruciak powiedział mi, że dostał kartę. Weryfikacja przyjaźni, to pomóż mi ją dobrze użyć. Bo ja pierwsze, co miałem, to żeby sprawdzić osoby, które uważam, że są legit. A ja uważam, że legit jesteś ty, Tomek i Żabson. I chciałem po prostu na was to sprawdzić. Wiem, kto dostał kartę, wiem jaką, wiem na kogo jej użyję. O kur... Byliście. Liga dobrze. Naruciak dostał... Ale za każdym razem musi być w tym programie jakiś debil, nie? Tą kartę sprawdzenia przyjaciół. Może znaleźć, wymienić trzy osoby i dowie się, ile osób tam jest z mafii, bodajże. Czy dostał to, co Żaba? Chyba tak. Ja bym sprawdził Julitę, sprawdziłbym Blowka i kogo tą trzecią osobę. Ja jestem najbardziej przekonany do ciebie, do Agi. Sprawdźmy Agę. Dobra. Bo za go nikt nie gada praktycznie. Tylko stary, keep it quiet, nie? A kogo chce strzelić? Przekierowałem go na sprawdzenie Julity, na sprawdzenie Blowka i na sprawdzenie Agi. Dowie się, że jest jedna osoba z mafii. Okej, okay, i to go zatrzyma w podejrzeniach. Trochę super. Mu to rozwali głowę. Dobrze, a to jest mocna karta, że ją dostał. No i będziemy robili dzisiaj chyba egzekucję kogoś ze świętego kwartetu, którym jest Żaba, Faust i Kasia i Julita. Ja czuję, że jeszcze na dzisiaj mamy na Fausti dobre rzeczy, żeby ją wywalić. Tak, bo ona się bardzo dziwnie zachowywała. I myślę, że na Fausti będzie nam prościej niż na Kasia. Trzeba wywalić jedną z nich po prostu. Tak. Jedną z nich, jakby wywalone, nie? Dobra. I tak się liczy finalnie, co przegadamy z Naruciakiem, bo matematyka jest po naszej stronie, musimy przekonać tylko jedną osobę. Mhm, zgadza się. Na Kasie lub na Fausti. Moi drodzy, witam na drugim zadaniu dzisiejszego dnia. Zapraszam za mną. Yeah. Dzisiaj mieliśmy bardzo dziwne zadanie. Waszym zadaniem będzie wskazanie osoby, której najbardziej ufacie. Najpierw wszyscy mówili, komu najbardziej ufają po prostu. Czyli Kasia, wskazujesz osobę, której najbardziej ufasz. Gimper. Gimper, masz jeden głos. Bardzo proszę, Julitka, teraz ty. Żaba. Żaba, jeden punkt. Aga? Żaba. Żaba, dwa punkty. Gimper. Gimper, dwa punkty. Ja. Na siebie daję. Nie możesz. Stary, giga dobrze. Dobrze. Żaba. Żaba, trzy punkty. Osti? Żaba. Żaba, cztery punkty. Julita. Julita, jeden punkt. Więc jak miałem dawać zaufanie, to ja czułem, że Żabson nie. Liczyłem, że uda się wzbudzić w ludziach taki vibe, żeby go podważyć jakkolwiek, ale w ogóle jest za późno. Żabson, on ma kupionych wszystkich. Blowek. Blowek, jeden punkt. Żaba, możesz napisać, ja z chęcią się dowiem, ale to już tak nie będzie miało znaczenia, no? I Żaba napisał, że Aga. To jest osoba, której najbardziej ufa. Więc bardzo cię proszę, abyś podszedł tutaj. Gratuluję, to nagroda dla ciebie. I bardzo proszę, żebyś opuścił teraz. I osoba z największym zaufaniem wyszła. Proszę cię, Aga, abyś wyszła na środek. Wskaż osobę, która jest tutaj w sali i której najbardziej ufasz.
Fausti. Dobrze, wyjdź proszę z sali, Fausti, proszę stań na miejscu Agi. Potem po kolei mówiliśmy następną osobę, którą tam najbardziej ufamy. Fausti. Gimper. Julita. Kasia. Wlołek. Komu bardziej ufasz? Posti. Dobrze, dziękuję. Mój stan w tym programie jest ATL i to nie jest Atlanta, to jest all time low. Fajnie to być. Fajnie to być. Przykro mi, że najmniej mi ufacie, naprawdę. Ciekawe, kto został jako ostatni. Kogo wybrałeś? Postiego, ale nie, miałam takie, nie wiem. Mogą dostać jakąś kartę, bo zostały dwie osoby, którym najmniej jakby nie, nikt ich nie wymienił, nie? Jest giga gówno, have a good life, tyle wam powiem, nie, dzisiaj. Nie jest to dobry dzień dla Adama dzisiaj. Z takiego dziwnego głosowania wyszło, że ludzie najmniej ci ufają. Naruczek pewnie dostanie jakąś kartę, tak jak żaba. Dlatego otrzymujesz nagrodę. Nie, wygrałem. Ale chłop przyjechał do tego programu. Robi jakiś gówno, stary, odpierdala ci, kurwa, krzywe numery i kurwa karty dostaje co chwilę. Kurwa, jestem kurwa fanem Naruciak ciebie. Naruciak został w ogóle, bo jest nie, czyli coś się dzieje tam. Za swoje brawurowe dzisiaj wykonanie obu zadań otrzymałem dwie karty dzisiaj. Dostałem kartę obrona przed wypędzeniem. Tego dnia gracz nie może zostać wybrany przez innych do opuszczenia programu. Rezultat tego był taki, że osoba najbardziej i najmniej zaufana dostały kartę. Tak, no znaczy w tym szaleństwie jego no jest metoda. Reguła, jest. Jest i trochę nie wiadomo, czy to było jakby na poddymkę, żeby zrobić... Całe szczęście, że post i kurwa tej karty nie dostał, bym się wkurwił. Chaos, czy że jest bardzo zaangażowanym obywatelem? No ale to zawsze jak ktoś robi takie rzeczy. Nie no, zaangażowany obywatel na pewno. Naruciak? No na pewno. Dzięki Wojtek. To był Łukasz, Boże. To nie ja ciebie wybrałem, tylko osoby, które ci nie ufają. Ja wiem, że ma na imię Łukasz, naprawdę wiem o tym. Dziwnie wyszło, idź już. Naruciak widać, że bardzo personalnie podchodzi do tej gry, bo po tym zadaniu, jak otrzymał kartę, to przyszedł i zaczął bardzo dziwnie i arogancko się zachowywać. Jednak mogę mieć was dzisiaj w dupie, więc się cieszę w sumie. No dzisiaj obrady miasta, ja mam ich wszystkich w dupie, więc fajnie jest. Coś powiedział, bo długo cię trzymał. Tak chodzisz, jakby tam jakiś action był, człowieku. Możecie sobie tutaj gadać. Ma immunitet. No. Może chce, żebyśmy pomyśleli. Tak, albo gra, no. Kompletnie nie wie, jak grać i przez to całe podejrzenia spadają na niego, bo on jest najbardziej szczerym i zaangażowanym obywatelem obok Jawsona, ale robi to totalnie źle. To koniec zadań na dzisiaj. To już? Zajebiście nam poszło. Teraz zaczniemy przygotowania do obrad miasta. Chyba nikt, bo on powiedział, że może mieć teraz nas w dupie, to... W sensie on raczej próbuje dać znać, że ma niby immunitet, ale raczej go nie wątpię, żeby go dostał. Mi jest przykro, nikt nie powiedział w ogóle, że ja. Nie, no, jak nie kikną dzisiaj Postiego, kurwa, to jak sram im do mordy, kurwa, tym uczestnikom tej mafii. Ja ci wierzę, ty super. Bo nikt ci nie wierzy, jak chce. Ja dzisiaj się tak starałem dla was. Teraz mam dwie karty, a to jest... Weryfikacja. Poprzednia karta, nie? A jak myślicie? Co to za karta? Weryfikacja przyjaźni, tak? Tak to się nazywało? No. No, dokładnie. Dosłownie chciałem to dzisiaj wam użyć i wam pomóc. Obywatelom chciałem pomóc. Tylko, że niestety obawiam się, że ja użyję tej karty, powiem, trafię z dwóch mafiozów przynajmniej, bo trafię, a oni nic z tym nie zrobią, nie? Bo oni mi nie będą ufać. Chciałem wybrać trzy osoby, które ja uważam, że są najbardziej bezpieczne i mieć swoich ziomków, mieć swoich przyjaciół zrobić, nie? Kogo sprawdzasz? Nikogo. Nie odpowiadasz tego? On nie ma przyjaciół. Ja tylko wytłumaczyłem, czemu nie użyję tej karty. A druga karta sprawia, że mogę mieć was w dupie, więc dlatego to tym bardziej powiedziałem. Pokaż tą drugą. Weź tą drugą pokaż. Pokaż, że tylko jest. Jesteście za słabe w tych spodenkach. Tyle wam powiem, nie? Ja pierdolę, kurwa, jaki clown. Kurwa, Adam, co ty odpierdalasz? Matko boska, chłopie. Ocie, chuj. Nie no, kurwa, ja nie mogę go słuchać. Jak to nie mówiło sensu? No bo jakbyś nie mówił, to mafia by cię ostrzeliła. Coś dostali żaba, który nie może mówić i Naruciak, który głupoty. Mu nikt nie wierzy, stary. A wiesz, że my cię wyrzucimy dzisiaj. Ale ty mi nic dzisiaj nie zrobisz, kochaniutka. Nie, ja ci w ogóle nie wierzę, to jest oszustwo fest. Ja mogę mieć dzisiaj tak wywalone jaja. Ja się tak cieszę. Dobra, a pokaż tego żaba tak lub nie. Też dostałeś kartę albo coś? Tak, okej, dostałeś coś. Git jest ta karta? Pomoże?
mu pomoże na pewno, nie? Ale czekaj, skoro mówisz, że masz immunitet, to czemu nie pokażesz tej karty? Jeżeli jesteś obywatelem i pokażesz immunitet, to nie zmarnujemy głosu. To nie będzie przyjemne do oglądania dla widza, dla kandydatów to robię. Nie zmarnujemy głosu, jeżeli go pokażesz. Czemu każesz nam marnować głosowanie, że pokaż, że masz? Ale co myślisz, że powinienem pokazać, jak mam? Jak jesteś czysty, to pokazujesz to i pomagasz obywatelom, bo nie marnujemy głosu na ciebie, żeby sprawdzić, czy nie blefujesz. A jutro, jeżeli nie wyjdziemy mafiozy dzisiaj, to jest 3 na 4. I to jest Nie, to jest jutro. Ale ja naprawdę podtrzymuję, że ja dobrze zrobiłem, nie pokazując tych kart. Nie patrz na logikę. Ja bym pokazał te karty, ale bym jej nie użył. Bym poszedł do wujka i bym mógł dał tą kartę sprawdzenia przyjaciół, żeby było, że jakąś kartę tam przyniosłem, jeszcze bym tak się obniósł z tym, a tą kartę bym sobie na jutro zostawił, bym kurwa jeszcze przez dwa dni był. No ale oni są właśnie, jacy są. Chłop mógł być w finale, no ale niestety jest za głupi. Patrzcie na psychologię. Więc generalnie ja nie mogę być totalnie clean i ja tą taktykę już kontynuuję od poprzedniego odcinka, tylko dzisiaj się troszeczkę za bardzo, nie, zagalopowałem. Zbyt skomplikowane jak na samego siebie, nie, nawet. Ja niestety czuję dzisiaj, że oni naprawdę spierniczą ten głos na mnie, no. To jest gorąco, co? Oni są nagrzani na mnie po prostu, jak mafia raczej mnie nie wyrzuci. Co, chociaż nie taki. Tak czy tak się dobrze bawiłem, kochani. Używamy tą kartę, proszę. Obrona przed wypędzeniem, co oznacza, że tego dnia nie możesz zostać wybrany przez innych do opuszczenia programu, a więc w ciągu dnia jesteś bezpieczny. Nie no, zrobił kurwa najbardziej tuchedowski ruch, jaki mógł. Bo zostawił, jakby ktoś mu może nie zaufać, zmarnują na niego głosy. On i tak nie opuści, po prostu mafia, kurwa, 1-0 dzisiaj wyjdą. Nadal możesz odpaść podczas obrad mafii. Co z drugą kartą? Nie zamierzasz jej użyć? Zamierzam. O. Ale poczekaj. Zaraz, to nie dobry moment. Tak? Dobrze. No. Aha, i zamiast sprawdzić, czy kurwa ktoś jest z mafii, czy nie jest, to tej karty kurwa nie użył, a użył tej karty? O chuj tu chodzi, ten program jest skryptowany, czy on rzeczywiście ma kurwa 12 IQ? Cześć, chcecie mi powiedzieć, że on nie sprawdzi kurwa, czy być może ludzi, którym liże chuj, czy jest ktoś tam z mafii, ale kurwa, ale zapierdol... Ja p***ole ty. W całym dniu intryg i zmagań nadeszła pora na obrady miasta. Witam na obrady... Co, on jest mafią, kurwa, czy o co tu chodzi? Adak miasta. Gratuluję wam, że tu jeszcze jesteście. Od teraz każda wasza decyzja będzie już bardzo ważna i będzie was albo przybliżała, albo będzie was oddalała od głównej puli i zwycięstwa w tym programie. W puli zgromadziliście już ponad 20 tysięcy złotych. Czy ktoś chciałby rozpocząć dzisiejszy obrad? Siemanko, buldożer wjeżdża. Chciałbym użyć fajnej karty. A pokaż mi tą kartę. A proszę, to dla ciebie. Okej, to zapraszam ze mną. A po co on teraz tego użył? Co to jest za karta? Weryfikacja przyjaźni. Sprawdzenie trzech osób. To co miał żaba? Posti, no dabinguj. Gościu mówi, a my nie wiemy o co mu chodzi. Użyłeś karty weryfikacja przyjaźni, która pozwala ci na to, żebyś wskazał trzy osoby, a ja powiem ci, ile wśród tych osób jest mafiozów. Że nie ma znaczenia to sprawdzenie, które się teraz wydarzy, bo pójdzie w lew. I pójdzie, to będzie zmyłka po prostu, że powie kogoś, kto nie jest podejrzany, żeby go wkopać po prostu. 200 IQ player. Jakie osoby chcesz sprawdzić? Ej, pamiętajcie, że ta decyzja ma na nas wpłynąć, to jest po to zrobione. Chciałbym sprawdzić Faustynę, Postiego i Żabsona. Okej, wśród tej grupy jest jeden mafioza. Naprawdę? Naprawdę. Chodź, wracamy. I typ zagłosuje na Postiego, kurwa, i go nie wypierdolą przez to, że się nim zasugerują. A ja z chęcią się dowiem, co Adam wie. Może to jest głębsza gra i właśnie nie powie. Adam załamany. Adaś dowiedział się, ilu mafiozów jest w jego podejrzeniach. Buldożer generalnie, no to jest trochę taki przestarzały, nie? On trochę tak nie działał aż tak dobrze, nie? Sprawdziłem Faustynę, sprawdziłem Żabsona i sprawdziłem Alana. Łukasz mi powiedział, że spośród tej trójki jest tylko jedna mafia. Totalnie bez sensu sprawdziłeś osoby, jeżeli tak zrobiłeś. Dobra, a dlaczego? No przecież Posti dalej jest w tej trójce, no i to już wiemy. Ja gadałem dzisiaj generalnie z ludźmi i wszyscy wiedzą, co o tym sądzę i to tylko mi potwierdza moją teorię. A kto według ciebie Posti jest w mafii? Ja uważam, że w mafii jest Kasia i Faustyna i uważam, że zachowują się dzisiaj dziwnie ze względu na to, że odkryła jedna na drugą, że jedna z nich jest impostorem i zaczęły na siebie wrzucać. Ja uważam, że Faustyna jest z mafii po dzisiejszym zadaniu, ponieważ na początku opóźniała całą grupę tym wejściem trzech osób do
do środka, a następnie was odciągnęła. To nie ma sensu, co mówisz, bo przed chwilą powiedziałeś, że bet na Ruciaka jest oczywisty, bo wszyscy wiemy, że posti. No tak, dlatego bym go jeszcze zostawiła i dzisiaj wyrzuciła Faustynę. Ale na Ruciak powiedział, że jest jedna osoba. A ty powiedziałeś, że nie, no to oczywiste, że posti. Moim zdaniem z mafii jest Fausti. Ale chyba na Ruciak gada głupoty, nie? No, no bo to... dlatego założyliśmy, że na Ruciak gada głupoty. Albo po prostu kłamie, są w mafii i chciała zrzucić na mnie, żeby się zasejfować w tym naszym 50-50 i teraz jeszcze wali na Faustynę. Bo ja gadałem z Adamem przed obradami i on przyszedł do mnie i też jakby ze mną gadał, że będzie te osoby sprawdzał. Jakby ja czuję Adama, że jest tu głupi, nie? Sorry, Adam. To jest większa obraza, niż jakbyś mi powiedział, że jest z mafii. Nie, ja się w ogóle nie obraziłem. Przepraszam. A na kogo, Tomku, ty dzisiaj planujesz zagłosować? Żaba, Fausti i Kasia. Między Fausti i Kasią jest dziwny vibe, ale że wy ogólnie jakby się trzymacie w parce, jesteście bardzo na Ruciaka i na Postiego. I to jest okej. Okay. Albo na Ruciak, Posti są w teamie, albo wasza trójka jest w teamie. I tylko nie wiem, którzy to są obywatele, którzy to jest mafia. Ja na przykład uważam, że Naruciak skłamał teraz. Nadal podtrzymuję zdanie, że Posti jest jedną osobą z mafii. No i po dzisiejszym porannym teatrzyku uważam, że Kasia. A ty, Żaba, na kogo dzisiaj chciałbyś głosować? Na Kasię? Na mnie. Na Postiego. Po wczorajszych obradach ludzie mnie podejrzewają o to, że jestem z mafii przez to, że Patryk dostał list z pogróżkami, ale na ten moment dla mnie najbardziej prawdopodobne jest to, że gdzieś tam to się potwierdza od samego początku, że Posti jest w mafii faktycznie. Co ty, Posti, na to? Nie rozumiem, czemu Julita jakby uważa i wbija we mnie. To jest w zasadzie jedyna osoba, z którą dzisiaj nie rozmawiałem, więc jakby kumam. Odczuwam od ciebie grę użalania się nad sobą, że się na ciebie uwzięliśmy trochę. O jakieś takie zachowanie udawanego smutku, żeby spowodować to, że ludzie pomyślą, że jesteś jednak obywatelem, bo zostałeś tak źle oskarżony. O to chodzi. Jeszcze nie możesz. W takim razie zacznijmy głosowanie. Kasiu, na kogo oddajesz głos? Na Faustynę. A dlaczego? No uważam, że jest z mafii. Cały czas mówiła, że jestem czysta, a wczoraj powiedziała wszystkim, że jestem z mafii i udawała moją koleżankę. Fausti, masz jeden głos na sobie. Nie ma sensu, co ona robi. Julita, na kogo ty oddajesz swój głos? No ja myślę, że zostanę przy moim wyborze i oddaję głos na Postiego. Aga, na kogo ty głosujesz? Ja głosuję też na Postiego. Cześć, na kogo głosujesz? Na Faustynę. Faustyna, dwa głosy. Żaba, na kogo głosujesz? Posti 3, Faustyna 2. Tomku, na kogo ty głosujesz? To ja pójdę tak, jak czuję bardziej, ale jakby wy jesteście na Faustynę, nie? Ja dam na Fausti. Fausti 3, Posti 3. Posti, na kogo ty głosujesz? No na Faustynę. Faustyna 4. Dobrze. Na kogo ty głosujesz? Fantastycznie, myślałem, że moja decyzja tutaj będzie kluczowa, więc Posti 4-4. Bijcie się. Faustyna, na kogo ty głosujesz? Głosuję na Kasię. Ale rozegrała to mafia, dowalony. To w chuj ma sensu. Nie wiem, Gimper takiego obwiusa zajebał, że to nie, ale ci ludzie nie myślą, no.